Partnerem odcinka jest audioteka, w której znajdziecie m.in. powieść kult Łukasza Orbitowskiego. W opisie odcinka czeka na Was specjalny link, który da Wam 30 dni bezpłatnego dostępu do usługi Audioteka Klub, w której znajdziecie aż 11 tysięcy audiobooków, superprodukcji i audioseriali. A naszymi patronami imiennymi są Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Justyna Mazur-Kudelska, Poznańskie Jamniki czyli Iwo i Marta, Michał Szumlański. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Maciej Muszalski, wujek Darek Official, twój wyimaginowany tatuażysta na Instagramie. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Dawid z podcastu 5 na 5 Piotr Semeniuk, Zbyszek Chojecki, Maciej Kotlęga fotografii i Norbert Garczyński. Bardzo wam dziękujemy. I uwaga! W odcinku pojawiają się opisy hipotetycznych i faktycznych aktów przemocy i zbrodni. Ostrzegamy. Podcast Podcast o latach dziewięćdziesiątych. Mateusz. Czarna mewa goni białą mewę. Z czym się to kojarzy? <noise> Zupełnie serio, z depilacją brwi. Um, to jest nawiązanie <noise> do jednego z wcześniejszych odcinków. Ale gdyby nie to, że mam jedną brew i, i że z nią walczę, to pewnie. Że masz jedną brew bardziej. Że mam jedną brew bardziej. E, to chyba kojarzyłaby mi się jednak e, z pewnym doświadczeniem mistycznym, ze światem zła po prostu, z latami dziewięćdziesiątymi, z przełomem lat 90. i zerowych, z apokalipsą, z nadchodzącym antychrystem, czyli z tymi rzeczami, jak się domyślacie, o których dzisiaj spróbujemy sobie z Bartkiem porozmawiać. Ten antychryst tak nadchodzi, nadchodzi, proszę pana, ja tak czekam 20 lat już i co? I nie, nie ma, nie ma, nie ma, proszę pana. Jak nie? <laughs> chociaż, chociaż pana. pana telewizji pan nie ogląda? Nie pan nie słyszał? Tak, tak, no tak, 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 no to można się posłużyć jakimś takim wyświechtanym, metalowym cytatem typu, to chyba Bruce Dickinson z Iron Maiden powiedział, że no jestem w heavy metalu od tam tylu lat, a jedyny satanista, którego spotkałem to mój księgowy no to ja na przykład tak miałem z Katechetą autent, autentycznie, był najbliżej ciemnej strony, ale no, no nie, nie, nie nadchodzi, rzeczywiście już ten wątek apokaliptyczny jest teraz bardzo aktualny ale raczej nie, nie szukamy zagrożenia w tym świecie podziemnym, tylko raczej w tym, że sobie rujnujemy planetę, więc tak, tak. Kto nie szuka, ten nie szuka. Jak się słucha audycji Wojciecha Cejdowskiego, tam różne <grym rzeczy, <grym prawda, <grym są <grym i, i są rzucane przez, przez e, 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 owego dziennikarza, pana dziennikarza. Natomiast tak, no o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Będziemy rozmawiali o e, satanizmie, a ściślej będziemy rozmawiali o panice. Związany z satanizmem bądź też o Satanik Panik, bo to jest takie określenie, którego, które jest często używane tak globalnie powiedzmy tak, jeśli chodzi o, o, o ogół, prawda, zjawisk, które związane są jakoś z tym, że konserwatyści próbują em, zwalać winę na bardzo wiele em, nie wiem przestępstw, wykroczeń, em, nie wiem, takich jakichś em, zachowań patologicznych i tak dalej. Na em, Różnie rozumiany satanizm, tak? Znaczy, w sensie on jest, jakby przez konserwatywstwo, rozumiany tak samo, ale generalnie, te, jakby ten satanizm prowadzi do. Prowadzić może do wszystkiego, tak? W sensie może prowadzić do morderstw, do, 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 do zabijania zwierząt, do bezczeszczenia grobów i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy o tym dlatego, że to zjawisko w Polsce, średnie tego, tego zjawiska były, one nie były tak wyraźne, powiedzmy, jak, jak w Stanach Zjednoczonych, ale, ale, ale jakby nie udało nam, nam, się, nam, nam się satanik, panik uniknąć całkowicie. Więc, no, Mateusz, no, z, może zacznijmy od tego, z, 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 jak to się stało. Skąd się wziął satelizm? Jakby, i, co, co się wydarzyło? <grymne> <grymne> to, tak chronologicznie to, bardzo proszę. <grymne> Słuchaj. Pan Jezus, nie było go jeszcze na świecie. Chociaż w pewnym sensie był. To nie, nie jest podcast o tym, no właśnie, bo też zanim ci odpowiem na to bardzo ważne pytanie, Bartek już tutaj zaznaczył, że my nie, niekoniecznie będziemy rozmawiać o satanizmie, jeżeli to będziemy rozmawiać o satanizmach, o różnych ujęciach tego wątku w kontekście głównego tematu naszej rozmowy, porozmawiamy o jakimś, jakimś totalnym odpale związanym z tym zjawiskiem. Ja powinienem teraz zacząć, tak jak się zaczynało w liceum, kiedy nie miało się pomysłu na początek sprawki, czyli diabeł towarzyszył człowiekowi od niepamiętnych czasów, wiesz, ludzie towarzyszyli człowiekowi praktycznie od zawsze, e, jakieś tego typu rzeczy. Natomiast, no, tego typu e, zabawy z ciemną stroną e, mocy, one były prowadzone od dawna, cholera wie od kiedy, czy to jest starożytność, czy to jest średniowiecze, czy to są jakieś libertyńskie, francuskie kręgi. Na pewno ten wątek w naszym, powiedzmy, że w naszym kręgu kulturowym bardzo mocno się pojawił na przełomie XIX i XX wieku, ze względu na Crowleya, wielkiego okultystę. Tak to się potem wszystko kręciło. Również w polskim międzywojniu pojawiło się zainteresowanie okultyzmem, rozmaitymi rzeczami tego typu. Ale w kontekście faktycznie naszej rozmowy, najistotniejsze są tak naprawdę lata 80. I mówiłeś o tym. Właśnie, że całość zaczęła się w Stanach Zjednoczonych. Mówimy o, o, o satanik-panik. Ja też będę mówił satanik-panik, bo seitanik mi się kojarzy z, z bardzo małym seitanem, w sensie tym białkowym, mm -hmm. takim, wegańskim. Więc... Była, to... duża, była duża panika kiedyś związana z seitanem. W sensie, <laughs> to, jakby... <laughs> dlaczego taki mały? O Boże. <śmiech> <śmiech> nie, była duża panika, że jak to, jak, jak sztuczne mięso, Co, do czego to prowadzi? I tutaj dalej było szatanie. <laughs> to, to był satanik-panik. <laughs> to jest, jest prawdziwy seitanik. Panik, panik. No, sądząc po mediach społecznościowych, to jakaś taka gorączka antywegańska trwa cały czas, że to nie jest kotlet. Wracając do tematu, kochani. Całość zaczęła się tak na dobre w Stanach Zjednoczonych w roku 80. Postaramy się tutaj to jakoś pokrótce przybliżyć, bo wtedy ukazała się książka Michelle Smith i Lorenza Pazdera, może w. Powinienem powiedzieć Lorenza Pazdera i Michelle Smith. Pazder był psychiatrą, Michelle Smith była jego pacjentką. W 80 roku ukazała się książka Michelle Remembers. I to jest jakby zapis terapii, którą Pazder, czym Pazder, Będziemy mówić Pazder. Myślimy po polsku, jak, jak Andrzej Wajda i mówimy po polsku. E, prowadził terapię. Michelle Smith podejrzewała, że ma depresję albo miała po prostu depresję związaną z poronieniem. Pazder stwierdził, że tutaj włączy do terapii hipnozę. No i podczas jednej z sesji, a odbyto ich podobno bardzo, bardzo dużo, jakieś 600 mm -hmm. godzin z tego co wiemy, Michelle Smith zaczęła krzyczeć, mówić głosem pięcioletniego dziecka i podobno w, w ramach tej terapii hipnotycznej odzyskiwała wspomnienia. I tak powstała książka Michelle Remembers, która jest zapisem tego, co się działo w latach 50., zdaniem Smith, w jej życiu. Podobno jej rodzina um, uczestniczyła w takim szatańskim kulcie, była członkami kościoła szatana. Co ciekawe, kościół szatana powstał w latach 60., ten, ten kościół Laweja. A tutaj mamy lata 50., ale nie szkodzi, bo podobno ten kościół był po prostu przedwieczny, absolutnie. Takie wspomnienia się zachowały. Smith wspominała o rozmaitych rytuałach, o tym, że była ofiarą przemocy, również przemocy seksualnej. Jest tam coraz większy odpał, tak naprawdę, w tej książce w ramach rozwoju tej terapii, bo w pewnym momencie okazuje się, że Smith uczestniczyła w jakimś 81-dniowym rytuale, który miał tam przyzywać demony, a w całej tej sprawie również nastąpiła boska ingerencja, podobno Archanioł Michał w to wszystko ingerował, Maryja Dziewica, Jezus i podobno to oni wymazali jej wspomnienia, aby nie uniknęła tej traumy i podobno to oni sprawili, że nie miała na ciele żadnych śladów tego, co jej się Wydarzyło w dzieciństwie. No, to jest ciekawe, że Pan Jezus wymazuje wspomnienia, ale kanadyjski psychiatra Lawrence Pazder dobrał się do tego, jakoś złamał tę niebiańską pieczęć. Um, oczywiście, kiedy, kiedy ta książka się ukazała, to była wielkim, wielkim sukcesem sprzedażowym i, i podobno była też, jej treść była konsultowana z Watykanem, ale w miarę rozwoju sytuacji niektórzy specjaliści, tacy może nieco bardziej świeccy, zwracali uwagę na to, że ten tryb odzyskiwania wspomnień to nie jest legitna metoda naukowa, nie jest to właściwe działanie. Zwracali uwagę na to, że bardzo często te wspomnienia, one się nakładają na rozmaite obrazy popkulturowe. i Tutaj mamy na przykład, nie wiem, premierę Exorcysty w latach 70. Omena e, i, i tego typu rzeczy. Jeszcze w latach 80. ukazał się wywiad z ojcem Michel Smith, który wskazywał na to, że nie ma tam mowy o rodzeństwie Michel Smith, że nie wiadomo dlaczego, że to trochę wszystko wygląda jak zemsta na matce, która miała być tą satanistką numer jeden. Paul Gresko, który przeprowadzał ten wywiad dla magazynu MacLean, też zauważył, że dlaczego Pazder nie próbował informować żadnych organów ścigania o tym, co się działo. Oczywiście ta sprawa była już wówczas nie najnowsza, ale wciąż mieliśmy do czynienia z no, ogromnymi nadużyciami, z ogromną przemocą. Niezależnie od sukcesu sprzedażowego, no, prawdziwi, powiedzmy, legitni specjaliści zwracali uwagę na to, że coś tutaj nie gra. Myślałem, że powie, że prawdziwi sataniści. Nie, no zaraz, <laughs> Nie, zaraz, oni mówi tak, tak, to jest bardzo dobre. To jest dokument, to jest reportaż czarnego. E, tak, 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 tak. W każdym razie to wystarczyło tak naprawdę, żeby odpalić taką pełną prawną panikę, bo lata 80. w Stanach Zjednoczonych, te reganowskie lata 80., są przesycone strachem przed ukrytymi przekazami przed działalnością. Sekcje, jakieś, po prostu, jakieś opisy rytuałów i oczywiście grzebanie tutaj w popkulturze i doszukiwanie się tych wątków e, satanistycznych, właśnie związanych z satanizmem nie takim intelektualnym a la LaVey, tylko z takim po prostu szczarną z, z mszą, e, składaniem ofiar i tak dalej. No to to była kanwa e, lat 80. pod pewnymi względami i e, wiele śladów e, tamtej sytuacji zachowało się do dziś. Wspomniałeś o Antonie Szandorze Laweju. E, warto tutaj e, rozwinąć kim on był, dlatego że rzeczywiście o nim... Znaczy, to, to jest nazwisko znane, tak, tak potocznie znane. To jest autor, kapłan Kościoła Szatana i założyciel, i, i, i autor Biblii Szatana, która została wydana w Polsce swoją drogą i dzisiaj jest w strasznych... jakby po strasznych cenach chodzi po Allegro, jak się tam próbowałem zorientować, czy, czy da się to jakoś dostać w, w języku polskim. Ciekaw jestem, co by się stało, gdyby próbowano dzisiaj... spróbowano dzisiaj wydać się Biblii Szatana po polsku. W sensie... Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś to zrobił, tylko żeby zobaczyć Inbę. W sensie, wiesz, tylko żeby być świadkiem, świadkiem dalszych wydarzeń. No i tak, no i Lawej oczywiście oprócz tego, że napisał to, co napisał i założył to, co założył, był troszkę śmieszkiem, a troszkę prowokatorem, nawet bardzo prowokatorem. Mhm. Lubił robić sobie zdjęcia w otoczeniu artefaktów, które mogłyby być uznane za niepokojące przez osobę, która, nie wiem, jest bardzo mocno, bardzo mocno chrześcijańska. Jest był też gościem, który lubił rozpuszczać o sobie różne tam plotki, typu, że tam grał na obuju w jakiejś orkiestrze, która tak naprawdę w ogóle nie istniała. Tak? Więc jakby, I nie to wiem, jest czy... prawdziwy satanizm, tak naprawdę instrumenty tak, dentro. Dokładnie. Więc, więc, więc stworzył mity na, na, na swój temat. Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o jego, powiedzmy, odbiór, odbiór jego osoby, tak? taki, taki społeczny, to on sam sobie trochę zrobił, tak? No jak, sobie, wiesz, jak robisz sobie wszystkie fotki przy, 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 przy kozach, po prostu pentagramach, mhm. świecach i czaszkach, to, no to wiadomo, ich, tak tworzysz pewien, pewien zestaw, zestaw skojarzeń. Który, który może być wyjątkowo niepokojący dla, dla co po niektórych, ale też trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie większość osób, które, które krytykowały Leveya, Biblii Szatana nie czytały, mm. ani nie, jakby nie czytały jego manifestów i tak dalej. Ja też nie czytałem mm. swojego tak? W sensie Biblii Szatana. Ale czytałem. Czytałeś? Mm. Poważysz, Poważnie? Poważnie. Tak, tak, tak. Zresztą da się w wielu bibliotekach znaleźć. Okay, Mie, okay. Między innymi w Papieskim Krakowie, także no, ale to... Myślę, że w Papieskiej Bibliotece da się znaleźć. W sensie, <laughs> to... którzy... no, macie tam jakąś Papieską Bibliotekę w Krakowie? No mamy, mamy całą, całą uczelnię, Bartek, więc myślę, to że każ, każda ich biblioteka... Niedawno organizowali papieżalia w trakcie Juwenaliów, ale to może na inny odcinek. <laughs> My mamy w Warszawie tylko, tylko Wyszyńskiego. A to też nieźle. Ale poziom niżej jednak. Ale to jest znaczy, taki, taki mały papież? Taki mikro papież tak. wyszyński, nie? No. To jest papież, ale powiedzmy nie na dwudziestym poziomie levelu, tylko na jakby piętnastym. Wciąż wysoko, wciąż <laughs> nieźle, w, w kategoriach D&D, o którym będziemy też mówili dzisiaj, ale jeszcze, jeszcze jednak to nie jest postać heroiczna. Nie mniej... bardzo, szybko, <laughs> bardzo szybko nam peron odjeżdża. <laughs> Niemniej tak, jakby tutaj ludzie zwracają uwagę na nas na jakiś czas, że co, czy to jakiś tam papież jest, jakby akurat dzisiaj to ma sens jakikolwiek, <laughs> nie, ale, <laughs> ale w paru miejscach, jak mówiliśmy o braciach golec, to miał umiarkowany sens. Niemniej, no, no cóż, taki to podcast, chociaż? Co, co ja, no, ty Chociaż? Chociaż? Tak jest. Niemniej Lawej, do czego zmierzałem? Lawej nie był satanistą, za jakiego uważała go część, część, nie wiem, konserwatystów amerykańskich na przykład. To był gość, który, który, który zupełnie wprost mówił, że, 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 że jakby szatan, w największym skrócie oczywiście, bo goś napisał książkę, której ja nie czytałem i po prostu opieram się na głosowaniach, <grym> <grym> tak? Ale, ale w największym skrócie, że szatan nie był jakąś tam postacią tak naprawdę, która jest żywa, tak jak, tak jak widzieliby tak jak widzą ją na przykład chrześcijanie, nie wiem, kreacjoniści, którzy biorą Biblię w 100% tam czytają ją literalnie, tak, w sensie, że wierzą we wszystko, co to jest napisane w Biblii, jeden do jednego, tylko, że to jest raczej idea, która, która, która prowadzi do postępu i, i, i to jest jakby taka niezgoda na zastany porządek rzeczy. Mateusz, już czytałeś, więc powiedz mi, czy, 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 czy dobrze mówię? Tak, no i jest to, jest to zdecydowanie tutaj clue, tak naprawdę, no nie ma tutaj boskiego, czy tam nieboskiego, ale osobowego szatana, tylko tak jak powiedziałeś, jest to idea, jest to taka bardzo indywidualna filozofia oparta jednak na własnym ja. Zresztą jest także największym świętem z punktu widzenia tych lawej, lawejowskich czy lawejańskich satanistów. Najważniejszym świętem w roku są, są twoje urodziny. To znaczy barska urodziny. To są tak. najważniejszym satanistycznym świętem. On o tym pisał. Tak. Każdy, każdy ma po prostu najmocniej świętować własne, własne urodziny, więc co nam tutaj już coś mówi na ten temat. Swoją drogą dodam jeszcze, że lawej był wmieszany w Sprawę Michelle Remembers, bo chciał pozwać. Pazdera za to, że jakieś tam po prostu szkalowanko i kalumnie i że w ogóle ziomek co ty, nie? Przecież my nawet jeszcze wtedy... I Pazder się zasznął. Tak, jeszcze wtedy nie działaliśmy i pazder stwierdził. A nie, faktycznie, nie, to, to tam Michel się pomyliło. <grym> Swoją drogą oni wzięli, wzięli później ślub, co może troszeczkę podawać wątpliwość, jakby wiarygodność tego całego przekazu. Mówię o Pazderze i Michel Smith, a nie o Lawej i Pazderze, ale to by było. By był... Szczerze, że jakby Lawej z Pazderem wzięli ślub, to byłby super. <grym 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 to by był super. Super crossover, no ale wracając do Michelle y Remembers i jakiegoś dalszego rozwoju tych wypadków, no tak, no bramy piekieł zostały otwarte, no i jakby ta sprawa pociągnęła za sobą inne podejrzenia, no właśnie, tutaj chodzi o pewien jakiś taki wdrukowany w umysł paniczny wątek, to znaczy dostrzegamy jakieś zagrożenie w przypadku lat 60 i 70-tych mieliśmy mensona, mieliśmy seryjnych morderców sprawy Zodiaka na przykład, tak? Zaczyna nam się to nakładać, to są sprawy tajemnicze, niewyjaśnione, więc potem zaczynamy tak naprawdę dopasowywać interpretację taką w tym przypadku satanistyczną do innych spraw, bo była też głośna sprawa McMartinów, którzy prowadzili przeszkole w Manhattan Beach w Kalifornii, to taka rodzina, która po prostu już od dłuższego czasu tego typu placówkę prowadziła, i matka jednego z podopiecznych e, zarzuciła po prostu jednemu z pracowników e, wnukowi Wiktorii McMartin, założycielki, m, zarzuciła molestowanie seksualne. No i z czasem zaczęło się pojawiać tam kolejne podejrzenia, że McMartinowie fotografują dzieci nago. Jakieś koszmarne po prostu, straszne i ohydne rzeczy. Rozpoczęto przesłuchania, bo policja rozesłała taki list do rodziców, dzieciaków, które tam chodziły. No i te przesłuchania, jak potem stwierdził psycholog kliniczny Michael P. Maloney, no, one były prowadzone w bardzo nieprawidłowy sposób, to znaczy w pewnym, w pewnym sensie wymuszano zeznania na dzieciach. Zresztą jeden z podopiecznych po latach przyznał się w Los Angeles Times, że mówił po prostu to, co oni chcieli usłyszeć, bo gdy dał złą odpowiedź, to, to oni po prostu naciskali na to, żeby dał dobrą. To znaczy, że mamy do czynienia z molestowaniem seksualnym o takim rytualnym podłożu. Wtedy pojawiło się w ogóle w Stanach określenie Satanic Ritual Abuse, SRA, i próbowano. Praktycznie każdą sprawę o takim delikatnym charakterze do tego wszystkiego dopasować. McMartinom te oskarżenia zniszczyły życie. W trakcie procesu okazało się, że dzieciom się w ogóle mieszają wątki, że jedno dziecko wskazuje na Chucka Norrisa jako na prześladowcę, bo. To w po akurat prostu... <głos》> Pokazano mu w sądzie, mm -hmm. że, żeby zweryfikować prawdziwość tego wszystkiego, pokazano mu pewnie jakichś prawdziwych pracowników tego przeszkola i, i celebrytów, i on postawił na Chucka Norrisa. Dzieciom się to mieszało z jakimiś wątkami nadprzyrodzonymi. I, I mówili, że jest jakiś tunel pod przedszkolem, którego nie ma, tak naprawdę, bo zweryfikowano to i że do tego tunelu można się dostać poprzez toaletę. To, to znaczy, dzieci są spuszczane w toalecie i potem lądują w tym podziemnym. Tajemniczym tunelu. Okazało się w koniec końców, że wszyscy zostali uniewinnieni, chociaż tylko zaznaczę, że przy pierwszym procesie dziewięciu z jedenastu przysięgłych stwierdziło, że być może dzieci były molestowane, tylko nie są w stanie powiedzieć gdzie i kiedy i tak dalej. Zresztą to jest bardzo, bardzo lewa, bardzo, bardzo lewa sprawa. No i tego typu, tego typu rzeczy było więcej i to się bardzo mocno zaczęło rozlewać jednak na całą branżę prawniczą i nie tylko, to znaczy jakieś takie, jakaś taka Desekularyzacja tego wszystkiego nastąpiła. Ten sojusz jakichś takich aktywistów, takich może oszołomskich aktywistów religijnych i właśnie specjalistów, no rzutował na to, że, że te procesy były bardzo, bardzo nierzetelne i że one najzwyczajniej w świecie no, skrzywdziły sporo osób wówczas w tej reganowskiej Ameryce. Tak, znaczy ten wątek, o którym tutaj wspomniałeś w kontekście tej sprawy, wątek niewłaściwie um, przeprowadzanych przesłuchań, tak I, i przesłuchań, które mają doprowadzić do tego finalnie, że ze znanie będzie takie, a nie inne. To jest wątek, który się pojawia, przewija masakrycznie często w różnych takich e, true crime'owych dokumentach, które można, nie wiem, Making a Murderer na przykład, Tak, jakby tutaj taki mały mały disclaimer, Making a Murderer to jest świetnie zrobiony true crime, który prawdopodobnie troszeczkę e, omija niektóre wątki, natomiast rzeczywiście on tam i e, e, więc jakby, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, a, a, a planuje, to, to, to tak z przymrużeniem oka, ja polecam raczej oglądać Making a Murderer. Niemniej tam są też właśnie taśmy z e, osobami, które, które m, powiedziały coś podczas przesłuchania, ale trochę się bały, trochę nie wiedziały, co mają mówić, trochę i tak dalej, i tak dalej, tak? Zakładam, że jeśli byśmy w Polsce też zbadali taką świadomość dotyczącą tego, co mówić na policji, jeśli cię tam e, złapią z jakiejś okazji, a czego nie... E, Gościu, to... nic, nie, nic nie mówić, kurwa, nie? Nic nie mówić, Wody. jak cię złapią. Nie było cię tam... <laughs> E, tak, natomiast jeszcze a, a, a propos te, te, tej sprawy i tej, o której powiedziałeś poprzednio, ja w ostatnich latach tak się akurat złożyło, napisałem trochę tysięcy tam znaków. Tam trochę tysięcy znaków, kilkaset tysięcy znaków na temat, na temat polityki narkotykowej, narkotyków i tak dalej, bo, bo, bo pisałem parę tekstów na ten temat. I teraz e, odnoszę wrażenie, że, że takie podejście konserwatystów do, 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 do kwestii stanizmu i do kwestii narkotyków jest nieco podobne. W sensie, że nie próbujemy kopać w rzeczywistych bądź bardziej prawdopodobnych, powiedzmy, przyczynach, dla których wydarzyła się jakaś ta czy inna straszliwa rzecz, tylko, tylko próbujemy. Szukać bardzo łatwego, bardzo łatwego rozpoznania i bardzo łatwej przyczyny, co, co, co tam się mogło wydarzyć. No co, no? Satanizm i jakby przeszedł szatan i go tam skusił i słuchał metalowej muzyki i tyle, nie? Mhm. Był, wziął, wziął narkotyk, więc coś tam, tak? Ale dlaczego on mhm. zainteresował się w mhm. ogóle wiesz składaniem ludzi w ofierze, ten, ten ktoś? Albo dlaczego zainteresował się e, używaniem opioidów? No to to już, jest, to już jest, jakby wiesz, zupełnie osobna sprawa. Więc to takie chodzenie na skróty, no właśnie, no prowadzi do takiego błąkania się, które w przypadku Amerykanów jakby trwało przez jakby kilkanaście lat, nie? Można nawet powiedzieć, że kilkadziesiąt, no bo przecież pewne wątki y, związane z satanic panic, prawda, pojawiały się już w okolicach 2000 roku jeszcze i później, tak? Mhm. Więc więc, y, więc, to jest coś, co, co rzeczywiście może tak naprawdę utrudnić systemowe próby, próby rozwiązywania problemów, nie? Takie, takie skupienie się na jakichś rzeczach, a dodatkowo jeszcze satanizm jest o tyle jakby, satanik panik jest o tyle naiwną rzeczą, że to jest jakieś odniesienie się do takich najprościej, do takiej naj, najbardziej prostacko rozumianej metafizyki w ogóle, nie? W sensie, że wiesz, że, 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 to dosłownie sytuacja, w której twoje dziecko zostało opętane przez szatana, stary. To dosłownie ta sytuacja, że twoje dziecko zostało zgwałcone przez osobę, którą opętał szatan, nara w ogóle, nie? To nie jest ktoś z naszej, z naszej społeczności, to nie jest ktoś, kto, 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 kto mieszka w budynku obok, nie, to jest centralnie satanista, to jest jakby Szatan osobowy za to odpowiedzialny. Tak, no to, to jest w ogóle, no tutaj centrum stanowi po prostu ta najprostsza, najbardziej podstawowa antynomia chrześcijańska związana z, z dobrym i złem, i, i z Bogiem i, i z szatanem. I rzeczywiście, tak jak mówisz, w kontekście, no właśnie, na przykład polityki narkotykowej, tutaj zadziałał y, bardzo wyraźny y, mechanizm kozła ofiarnego. Wiadomo, co to znaczy, wiadomo, że to się wzięło sprzed wieków, że społeczność poświęcała w ofierze zwierzęta i że zrzucała winy społeczności na to, zwierzę, no i tutaj mamy Sytuację o tyle podobną, że tak, mamy do czynienia na pewno na świecie z realnym złem, na przykład ze zjawiskiem molestowania seksualnego dzieci. Po prostu najgorsze rzeczy absolutnie. Mm. Nie mieści się to nam w naszej takiej purytańskiej głowie, że to może być członek naszej społeczności. Tak, taki po prostu normalny, jakiś tam w kontekście stanów, no bardzo często protestancki, jakiś pobożny mężczyzna niech będzie. To, to, to w ogóle nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby dzieci odpierały jakieś gówno po prostu y, w rodzaju, nie wiem, wandalizmu. Od tak z siebie, nie, nie, to musiało mieć głębsze podłoże, ale zewnętrzne. Na pewno jest to ktoś spoza, spoza naszej społeczności. To nie ja jestem kiepskim rodzicem, to nie ja poświęcam mało czasu swojemu dziecku, nie wiem, nie daję mu troski, miłości. Nie, musi być, musi być coś więcej, o tym też ciekawie pisała właśnie Olga Drenda w tekście Piekło Paniki Moralnej z dwutygodnika, to był tekst na temat książki Szatan w naszym domu, to jest kolejna z tych głośnych 80-owych spraw amerykańskich, Paul Ingram, który był szeryfem został oskarżony przez córki o molestowanie w ogóle, znowu pojawił się ten tryb odzyskiwania wspomnień, Córki uwierzyły w to, że były krzywdzone przez ojca, podczas spotkania z jakąś taką motywatorką, jasnowicką, taką charyzmatyczną osobą, Karlą Franco, okazało się koniec końców, że nie był winny. Może był kiepskim ojcem, może był surowy, bo tam jakby pewne wątki związane z tym, że jakieś zaniedbania zostały poczynione, to wszystko gdzieś w trakcie procesów wyszło na jaw. Ale nie było tam niczego, niczego więcej. I Drenda w, w swojej recenzji pisze, że to jest jakiś taki, no właśnie, jakiś taki listek figowy w pewnym sensie tego wszystkiego, nie? Jakaś taka próba po prostu zmiatania tego na kogoś spoza społeczności, na obcego, bo, bo przecież nie my, nie ma w ogóle opcji. I to będzie też, mam wrażenie, bardzo dobrze charakteryzować polskie lata 90., do których później przejdziemy, gdzie próba doszukiwania się jakichś takich rytualnych, satanistycznych przyczyn, w przypadku morderstw, samobójstw, aktów wandalizmu, to będzie coś, co, w co media będą grały, media, ale też organy ścigania będą w to grały na potęgę. Tak, tutaj bardzo istotną postacią jest, jest Ronald Reagan, o którym wspomniałeś wcześniej, który w tak się składa, w latach 80., był akurat prezydentem Stanów Zjednoczonych i, 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 i który bardzo mocno odnosił się w, w czasie swojej prezydentury do takiej i do mitu amerykańskiego. Takiego, takiego perfekcyjnego życia i, i do, do, do lat 50., tak? w swoich przemówieniach, bardzo często się odnosił jako, jako do takiego wzoru, do którego powinno się dążyć, no bo wtedy Ameryka była Ameryką. Zresztą później powtórzył to Donald Trump. No i też Ronald Reagan tutaj kojarzy mi się, dlatego że Ronald Reagan ma taką swoją sławetną, czy możemy powiedzieć niesławną wypowiedź na temat marihuany. Ona jest dostępna na, 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 na YouTube. Bardzo polecam, że on w którymś momencie powiedział, że marihuana jest najbardziej niebezpiecznym narkotykiem, jaki, jaki w ogóle jest. Nie? Więc jakby to jest ten taki moment, kiedy, kiedy politycy wysoko postawieni, patrząc oczywiście przy okazji na słupki popularności, próbują wchodzić w bardzo subtelne sprawy społeczne, tak? I jakby próbują coś, jakoś tam się na ich temat wypowiedzieć, to wychodzą właśnie takie kwiatki, które później e, są, e, są, 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 wyglądają paskudnie, jak się je po kilkudziesięciu latach, e, po kilkudziesięciu latach, e, prawda, e, wspomni, nie? E, ale nawet jak, jak, jak Reagan już sobie dawno poszedł, to, to, to i tak oczywiście to wszystko nie, nie, nie umarło. Zresztą następcą Reagana był, był Bush senior z tej samej partii, wiceprezydent za czasów Reagana, więc, więc co tam miał umrzeć. Natomiast tutaj warto też podkreślić, że w, w takim publicznym mówieniu na temat satanizmu i na temat tych szkód, które, 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 które sataniści przynoszą amerykańskiemu społeczeństwu. E, bardzo często wtłaczano wątki popkulturowe. No i oczywiście e, było takich, powiedzmy, kilku winnych, i, takich, takich ewidentnych winnych i kilku takich mniej powiedzmy oczywistych, kilka takich mniej oczywistych strzałów. Te mniej oczywiste strzały są absolutnie przezabawne, jak się, jak się, jak się o nich mówi. tak? No bo no, kto był winny? No był, winny oczywiście była, była muzyka metalowa e, i to w zasadzie bez podziału na tam czy tam black metal czy death metal i tak dalej, tak Po prostu winna była muzyka metalowa, siema, nara, jakby to, to już jest, to już jest wszystko. E, czy, czy nawet tak hard rockowa. A nawet rockowa Ale w ogóle tak, tak, nie? Czy, 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 czy muzyka rockowa, czyli, uh -huh. czyli jakby zakładam, że pewnie zdarzyło się tam komuś punkowców obwinić o satanizm, no bo, no bo, no bo to był bardzo wyjątkowo taki spektakularny, jeśli tam wizualnie powiedzmy i audiowizualnie też, e, przykład buntu i, i, i rebelii. Uh -huh. Winne były gry wideo, które... W latach 80., no już nie mogło powiedzieć, że raczkowały, tak, ale jeszcze były na takim poziomie, prawda, rozwoju, że. że, że, że no jeszcze nie były, powiedzmy, jakoś specjalnie masowe i, i, i też nie dało się przy pomocy tamtej grafiki, powiedzmy, oddać bardzo sugestywnych obrazów związanych z satanizmem, ale już się to powoli zaczynało, dlatego że, dlatego, że już powstawały pierwsze RPG. No i właśnie, znaczy CRPG, no i właśnie oczywiście winne były gry RPG, ta paranoja wokół, 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 wokół tabletopowych, powiedzmy z angielska gier RPG była absolutnie przezabawna, taką najbardziej powiedzmy uroczą, a jednocześnie porażającą w swojej głupocie, takim przykładem tego w jaki sposób społeczeństwo amerykańskie bało się gier RPG, tak naprawdę, był taki film z Zagrajmy w lochy i smoki. To był jeden z pierwszych filmów, w których wystąpił Tom Hanks, młodziutki jeszcze wówczas. Film w reżyserii Stevena Hilliarda Sterna. I, i, i przepraszam, w, Zagrajmy w lochy i potwory, nie w lochy i smoki. Jakby, mhm. Czyli jakby prawdopodobnie <laughs> twórcy Dungeons e Dragons mogliby się troszkę wkurzyć, gdyby, gdyby się okazało, że, 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 że tam użyli ich gry, więc, więc, więc tam zostały lochy i potwory. No to jest gra dosłownie o gościu, który jakby wchodzi w RPG jak do takiej, wiesz, trochę do takiej sekty, trochę do takiego w tajemniczego mm -hmm. koła, prawda, graczy i e, 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 traci zmysły w zasadzie i jakby staje się obłąkanym jakimś gościem, który w ogóle wspina się chyba tam na jakiś w ogóle wieżowiec i próbuje z niego skoczyć coś tam i, i on już nie wie, gdzie jest, tak? E, z perspektywy czasu jest to bardzo zabawne, e, ale ja pamiętam na przykład, że Moja mama, która. Jakby moi rodzice są katolicy, tak, tak, dość mocno, ale jakby pamiętam, że nie, nie było nigdy takiej. Tak, 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 w domu jakiejś takiej paranoi. Jakby nie mogę im tego zarzucić, że tam coś się działo straszliwego i że byłem jakoś tam opresyjnie traktowany pod kątem tego, że. Powolutku gdzieś tam odchodziłem od chrześcijaństwa, ale pamiętam, że mama kiedyś zadała mi pytanie, jak się dowiedziała, że gram w RPG, zadała mi pytanie, na czym to polega i czy to nie są jakieś tam wywoływanie szatana i tak dalej, i tak dalej. Tak, to, to takie ostrożne pytanie, nie? E... Ty powiedziałeś, że tak, 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 tak że to, to jest okay, wywoływanie. To spoko, to nara. Nie no, no to dobrze, myślałem, że to takie fikcyjne. <laughs> tak, Nie, no, powiedziałem, powiedziałem, że nie i było wszystko w porządku, ale to znaczy, że w jakiś sposób to do niej dotarło tak? W sensie ta, ta, ta plotka dotycząca gier RPG. Że, że, że jakby to nie, to nie jest naturalne skojarzenie, nie? Że to jest coś, co, 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 co rzeczywiście ona uznała wtedy z jakiegoś powodu, że, że, że warto jest o to zapytać na taki wypadek, mm -hmm. nie? Tak, 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 no ten, ten wątek w ogóle był bardzo, bardzo mocno eksplorowany. W Stanach powstało nawet, powstała nawet organizacja BADD, czyli Bothered About Dungeons and Dragons, czyli nie zaniepokojeni lochami i smokami. Bardzo, bardzo dobre. Pat Patricia Pulling i psychiatra Thomas Radecki. Um, no więc to był jeden z przejawów um, tego odpału. Mieliśmy jeszcze oczywiście wątek muzyczny, tak? I potem też Michael Jackson nagrał singiel Bad, I'm Bad, I'm bothered about tak. Dangerous tak, tak. Tak, tak tak, to, tak, tak, O to chodziło w tej tak, bo on został właśnie niesłusznie oskarżony o jakieś rzeczy, on tak naprawdę <laughs> bardzo się przejmował. E, więc on mistrzował <laughs> w Więc tak. E, mieliśmy jeszcze serię przesłuchań przed Kongresem, przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Stanęli rozmaici, no często bardzo znani muzycy, nie wiem, w rodzaju Franka Zappa, Rodzicielskie Centrum Badań nad Muzyką, PMRC zorganizowało tę historię i oczywiście chodziło o to, i właśnie to, co się działo u nas, to jest spadek po tym odpale. Chodziło o mm, ukryte przesłania, to wszystko, co słyszeliśmy o Led Zeppelin puszczanym od tyłu, to te, te wszystkie śmieszne historie zespół KISS jako Kids in Satan's Service. To jest w ogóle pokłosie tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Zabawne to jest... O tyle, że niezależnie od oszołomstwa, oczywiście, że muzyka rockowa w pewnym sensie z wątkiem satanistycznym, czasami okultystycznym była związana tak naprawdę od zarania, bo rock and roll jako idea jest. Czymś, co stoi w kontrze wobec po prostu oficjalnej, obowiązującej narracji, nie? Mm -hmm. Na tym też polega jego atrakcyjność, jego, jego piękno, powiedziałbym, że żywotność, ale tu już bym troszeczkę, troszeczkę dyskutował. Jimmy Page, no nie przez przypadek, kupił sobie posiadłość, w której mieszkał swego czasu Crowley, więc jasne, tak, tak, oczywiście, tylko nie miało to nic wspólnego ze składaniem, ze składaniem jakiegoś hołdu i z, ze sprawami ofiarnymi. Swoją drogą, jako że zaraz powędrujemy w stronę 86 roku, ale w Polsce, to w 86, w Australii, z kolei została zorganizowana wówczas największa w historii konferencja dotycząca, no właśnie, child abuse, rozmaitych nadużyć, przemocy wobec dzieci, no w dużej mierze przemocy seksualnej. No i można by powiedzieć, no super, fajnie, nie? są lata 80., niech ktoś się tym kur Zajmie w końcu, czy niech ktoś zauważy, że to, co się dzieje w domu, też bywa przestępstwem i jakimś koszmarem kompletnym, ale bardzo dużo miejsca poświęcono tam wówczas tym właśnie rzecznikom SRA i tym wszystkim osobom, które się doszukują tego szatańskiego, rytualnego kultu, tak naprawdę. W każdym dowolnym przekroczeniu. Ale to tyle, jeżeli chodzi tutaj o Australię i tak zwany świat zachodni, a teraz wracamy. Mamy do... 200 krajów do, 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 do <laughs> Tak, Słuchajcie, <laughs> zaczynamy tak. Bośnia i Hercegowina. Rok 86. <laughs> 86. PRL. To jest bardzo istotna data dla polskiego cudzysłów satanizmu, ale na pewno też dla polskiej sejtanik panik. kurwa, znowu mały sejtan. Nieważne. Bo co się dzieje tak naprawdę w 86 roku? No jakby z, z czego wynikało u nas zainteresowanie tematem i rozmaite obawy? No oczywiście one wynikały z, z metalu, jak się można domyślać. W 1984 roku Kat wbija się do tej złotej finałowej ósemki na festiwalu w Jarodzinie. Dwa lata później w 1986 występuje na Metalmani i no w trakcie Występu prezentuje coś w rodzaju czarnej mszy. No, Kat to jednak przede wszystkim Roman Kostrzewski, to no, artysta bardzo jednak literacki, teatralny, więc to miało charakter jakiegoś takiego teatralnego performensu na scenie. W tym samym roku Kat występuje na scenie Jarocińskiej, ponownie 31 lipca 1986 roku. Bardzo, bardzo ważna data, bo wtedy na scenie Jarocińskiej występuje Kat i występuje też zespół z najlepszą nazwą na świecie, czyli Test Fobii Kreon nie zarankiem za rankiem w roli frontmana Zaranek prezentuje również pewne teatralne wątki na scenie. Wówczas łamie odwrócony krzyż zbity tam z listewek, i swoją drogą zrujnowało mu to życie, bo potraktowano go jako jakiegoś takiego rzecznika satanizmu. On tłumaczył, że to miało być skomplikowane, że to jest odwrócony krzyż, połamany, nieważne. W każdym razie sporo osób słuchających wówczas muzyki metalowej poczuło się zainspirowanych i nocą z 31 lipca na 1 sierpnia na cmentarzu w Jarocinie odbyło się coś na kształt czarnej mszy rzeczywiście. I to nie do końca są jakieś takie koszałki, opałki, bo mamy sporo zeznań świadków. Oczywiście nie zbieraliśmy ich sami, tylko robiła to milicja i SB prawdopodobnie. Ale, ale wiele z tych rzeczy się ostało. Dużo się mówiło o tej czarnej mszy. Swoją drogą Pierwsza taka czarna msza znana podobno odbyła się chwilę wcześniej w Szczecinie, 26 czerwca 86 3,6. Ale ta jarucińska czarna msza, zdaniem niektórych, była odprawiona przez Romana Kostrzewskiego. E, Peter Zbejdera mówił później, że nie, to odprawiał jakiś taki lokalny pijaczyna. W ogóle dużo różnych zeznań, ale potem udało się to jakoś poustalać. I faktycznie mieliśmy do czynienia z czymś mm, w rodzaju rytuału. I to dosyć przykrego, bo po pierwsze. Zbezczyszczono wówczas na cmentarzu jerocińskim zwłoki, a po drugie, no niestety, zabito pieska biednego i niewinnego i rzucono jego, jego serce, tam jeszcze pulsujące na, na trumnę. Takie, takie wspomnienia się ostały. Tak, tutaj właśnie musimy powiedzieć, że tak tylko wtrącę, że momentami być może brzmimy tak, jakbyśmy jakby trochę lekceważyli sobie samo zjawisko satanik paniki i zjawisko satanizmu i tak dalej. należy powiedzieć, że zbrodnie się zdarzały, w tym bardzo wiele zbrodni na zwierzętach niestety w historii, w historii tamtego ruchu, więc jakby chciałbym tylko powiedzieć, że, 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 że mm, tak samo jakby chrześcijanie byli momentami bardzo śmieszni, konserwatyści z, z, z tą całą paniką moralną, ale z drugiej strony, jeśli ktoś wpadł na pomysł, żeby, nie wiem, zabić psa i wyciąć mu serce, albo zabić jakiegoś kota, albo jakieś inne zwierzę, to po prostu, no, sztachetami, tak, Bo, jakby, powinien się pierdolić w cymbał najpierw, tak? więc... No, oczywiście, o, oczywiście, że tak, tutaj będzie Dużo zresztą zostaliście uprzedzeni przed nagraniem, że tutaj będzie dużo wątków dosyć drastycznych i brutalnych. Nie ma co ukrywać, że, że pewne rzeczy, o których mówimy, to były realne tragedie, ale my tutaj bardziej analizujemy dyskurs i, i, i to, co przypinano do poszczególnych zbrodni czy, czy do poszczególnych tragedii. No więc wydarzyła się no, przykra sytuacja, no, już mniejsza o wandalizm, ale bezczeszenie zwłoki i przede wszystkim zabicie żywej istoty. To jest sytuacja arcy, arcy słaba. Wiadomo, że rozeszła się fama dotycząca tamtych wydarzeń. Wiadomo, że pojawiły się pewne paniczne nastroje związane z tym, że Jezus, Maria, to jeszcze przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych. Kolejne, kolejne jakieś cholerstwo, kolejne, kolejna dewiacja. Rozpisywały się na ten temat rozmaite czasopisma młodzieżowe PRL-owskie. Nie tylko młodzieżowe, tak naprawdę Nowa Wieś opublikowała ilustrowaną encyklopedię młodego heavy metalowca, i to jest bardzo charakterystyczna publikacja bo te wszystkie alarmujące publikacje dotyczące heavy metalu i satanizmu, one były czymś bardzo atrakcyjnym dla młodych ludzi, bo pokazywały, mm -hmm. że a, to można się tak ubrać, to jest taki symbol, to jest taki symbol. Tego typu mm, publikacji było więcej, pojawiały się też w Naprzełaj, na przykład Naprzełaj, podobno to, 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 takie czasopismo młodzieżowo-harcerskie, bardzo chętnie po ten wątek sięgało, bo, bo to ewidentnie, ewidentnie żarło. Zresztą mamy tutaj okładkę z 89 roku, <laughs> z dziwnym satanistą z dużym nosem i kuflem piwa, to wrzucimy pewnie na fan Page, bo, mm -hmm. to, bo to warto. Więc no, zaczęła się moda, bo po pierwsze, metal stawał się popularny, a po drugie, pewna estetyka, no, tutaj około satanistyczna również stawała się popularna. Media szczątkowe, oczywiście nieliczne media wówczas tutaj dolewały oliwy do ognia, bo w 1986 roku wyemitowano w telewizji polskiej pewien dokument, który. O podobno obejrzało 60% dorosłych Polaków. Tutaj się powołuje na artykuł Jarosława Szubrychta, który też gdzieś może w opisie podrzucimy. To teraz posłuchajmy, proponuję Olgi Drędy, bo poprosiliśmy Olgę o to, żeby powiedziała nam parę słów na temat całego zjawiska, również na temat czasopism i dokumentu, o którym wspomniałem. No wyglądało to trochę tak, że one trochę te sensacje podgrzewały, trochę też służyły jako swego rodzaju poradniki, <noise> zwłaszcza, że jeszcze pamiętam, że w tym samym roku, w 1986, telewizja polska nadała taki dość słynny dokument, czy raczej Mondo mówi, oto Ameryka który jak to mondo i jak to tabloidy yy, pozorował oburzenie jakimś zjawiskiem, natomiast w rzeczywistości je popularyzował i podsycał zainteresowanie. I tam po raz pierwszy pokazano takie zjawisko jak kościół szatana, co jakby od tej szkoły Romana Kostrzewskiego nieco się różniło, bo Kostrzewski, którego zresztą bardzo cenię, to był zawsze taki artysta outsider, który yy, inspirował się raczej... Yy, Filozofią niczego, poezją polską, czasów młodopolskich, ale też jako Ślązak, oczywiście, z pewnością miał do czynienia z takimi pismami ezoterycznymi, które na pewno od początku XX wieku krążyły po w rozmaitych odpisach, to w twórczość Grupy Janowskiej. Bardzo mocno to zresztą poświadcza, że, że to tacy faktycznie outsiderzy twórcy natchnieni, co zresztą we współczesnym śląskim black metalu dość, dość mocno słychać. No i faktycznie te takie ekscesy chuligańskie końca lat 80., w których, w których było dosłownie kilka, bo jednak ci metale PRL-owscy to byli raczej tacy poczciwi piwosze, którzy, jak, jak coś, to, to bili się między sobą, ale przede wszystkim to y, po prostu y, to, to, byli, to byli tacy, no ja pamiętam, bo to, to byli też moi znajomi, że y, to, to, to byli po prostu tacy raczej poczciwi kolesie, którzy często też mieli jakąś twórczą żyłkę, lubili pisać swoje własne wiersze, mniej lub bardziej udane. Y, często chodzili do technikum, y, właśnie nosili te, te wąskie gacie, no i, i kochali metal. To była Olga Drenda. No właśnie, dokument oto Ameryka, zabawny, niezabawny, dla dorosłych okazał się alarmujący, dla dzieciaków oczywiście inspirujący, bo znamy jakieś takie przypadki. Na przykład, pisze o tym Patryk Wasiak w swoim artykule z Fokusa pod tytułem Szatan a sprawa Polska. PRL ściga diabła. Pisze tutaj o Soni, pseudonim Roksa. I to jest kronika policyjna, milicyjna właściwie. W dniu popełnienia przestępstwa Sonia w trakcie zabawy alkoholowej namówiła Zdzisława K. do udania się do kaplicy cmentarnej. Chciała bowiem, aby wszystko było jak na filmie, na filmie Oto Ameryka. W związku z tym w kaplicy cmentarnej na katafalku przy zapalonych gromnicach odbyli stosunek płciowy. Potem ukradli kir i gromnice Więc takie rzeczy oczywiście się działy, e, łącznie z rozmaitymi jakimiś e, aktami, właśnie wandalizmu, typu niszczenie cmentarzy. E, no ale to. Ta panika miała oczywiście wymiar, jak to w tym podcaście bywa, papieski, bardzo silny wymiar. Papieski, bo w 1987 roku byliśmy świadkami trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II w tym roku do Polski. Jan Paweł II przyjechał do Polski i urodziłem się ja. Więc są dwa takie wydarzenia. Główne, które wtedy się wydarzyły, prawda? Albo przyleciał trochę wcześniej. A dobra, nie będziemy szukać tutaj jakichś genetycznych powiązań. Nie, zostawmy to. W, w każdym razie ta, ta rychła wizyta papieża, no ona była paliwem dla rozmaitych plotek. Pojawiało się mnóstwo teorii dotyczących tego, że coś się podczas tej trzeciej pielgrzymki papieskiej wydarzy. Wydarzy coś złego i oczywiście coś złego ze strony satanistów. Mówiono między innymi o tym, że sataniści chcą złożyć w ofierze. 150 dzieciaków jakichś komunijnych. Była mowa też o rzucaniu serc tych dzieci w stronę ołtarza, na którym Jan Paweł II będzie odprawiał mszę. Była mowa o tym, że na Pradze sataniści zamordowali dwunastoletnią dziewczynkę i tutaj dodam, żadna dziewczynka w tamtym czasie dwunastoletnia na Pradze nie zginęła. Tu nie chodzi o to, że nie zginęła z ręki satanisty, tylko po prostu nie było tego typu zbrodni. Milicja spońska też dostała list, w którym sataniści zapowiadali rzekomo, że z gwałcą 150 mieszkanek miasta, więc mnóstwo było tych teorii, tak naprawdę. Ja mam, tutaj parę, mam kilka pytań. W sensie, jesteś takim satanistą, i jakby wydaje mi się, że logistycznie to jest bardzo trudne. Na przykład, żeby zaplanować sobie, że złożysz w ofiarze 150 dzieci, to jest strasznie dużo pracy. I teraz co? Jakby te były czasy jeszcze sprzed Excela, tak? Nie mogłeś prowadzić Excela, więc prawdopodobnie miałeś takie arkusze, tak musiałbyś. I tam po prostu wypisywać tam te dzieci, które zostały już złożone tak. w ofierze, Na końcu jest tam podpis, prawda, ich tam głównego, tam szefa Twojego kościoła. No, a potem jeszcze, i dodatkowo jeszcze, musisz dostać na, ten, na mszę papieską i jeszcze obrzucić ołtarz sercami. Więc to, jest... to jest strasznie duże roboty, ale wiesz, Bartek, bo ty pomijasz tutaj ważny, ważny wątek. Mianowicie mm. rozmaici badacze, którzy publikowali jeszcze w latach 90. i zerowych swoje książki, powoływali się na dane z tamtego czasu. Te dane były oparte na spekulacjach medialnych, z których mm. wynikało, że w Polsce wówczas satanistów pod koniec lat 80. było od 5 do 20 tysięcy. Mm. To jest taka. taka tak, chleb za 5 albo 20 zł nikomu to absolutnie nie robi. Więc tutaj była, tutaj była absolutnie... Absolutnie, absolutnie ta, ta sama sprawa. Oczywiście no, z tego zbijamy, bo ciężko z tego nie zbijać. Jak wszyscy wiemy, jedyną złą rzeczą, która się wówczas wydarzyła, była faktycznie ta trzecia pielgrzymka papieska, <laughs> ale to tam swoją drogą, prawda? Natomiast fakt jest faktem, w 1986 roku pisze Jerzy Wojciech Wójcik w swojej książce od hipisów do satanistów, która no, bywa bekowa, nie ma co ukrywać. W 86 zanotowano zaledwie 5 przypadków dewastacji nagrobków, a w roku 90 było ich 38, więc no, mamy jednak pewne do czynienia z pewnym ruszeniem, z pewną modą, tylko oczywiście. Może to wynikać tylko i wyłącznie z tego, że mamy wkurwionych dzieciaków, które no, znalazły jakiś nowy pomysł na zabawę i chcą zrobić coś bluźnierczego, bo tacy są nastolatkowie bardzo często, a niekoniecznie mamy do czynienia z jakimś rytualnym wątkiem. Jeszcze smutne, jak pita Polsce lat 80., tak? W sensie, gdzie. Tak. Jak, nie, nie żyłem, znaczy żyłem wtedy, ale nie, nie pamiętam z oczywistych względów, natomiast co się czyta jakieś, jakieś z, z, z wspomnienia z lat 80. z PRL-u, to, to wszyscy wspominają, że to było jakieś takie straszliwe miejsce, w którym. W którym nie było żadnych perspektyw, nie za bardzo udało się wyjechać, nic się nie działo kulturalnie, i tak dalej, no to jakby trochę wiadomiks, że dzieciaki szukały sobie, 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 sobie nowych rozrywek. No tak, no tak, bo satanizm jest w dużej mierze już wtedy był tak naprawdę zjawiskiem estetycznym, tak, dużej, że, że, że to jakby to nie było do końca tak, że, 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 że nie wiem, polskie, polscy nastolatkowie się jakoś masowo jarali Lawejem i, i, i dziełami po prostu zebranymi, tak, Laweja, mhm. tylko no, kurde, to było po prostu cool i zajęte. I swoją drogą ten argument o tym, że um, ikonografia satanistyczna jest, 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 jest super cool, on się pojawiał również niż na przykład w... Podaj, w jakimś wypowiedzi jednego z twórców gry Diablo, z tutaj do przodu z 96 roku, że jakby, no tak, no to jest po prostu super, tak? W sensie, że to jest ekstra. I, um, I jakby absolutnie nie dziwię się, że, 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 że twórcy, zwłaszcza w Ameryce, twórcy gier wideo wykorzystywali tego rodzaju estetykę. No bo przecież to jakby mówi się często taki, taki banał, że to darmowa reklama, to naprawdę była darmowa reklama. Kurna, przecież jakby mógł zrobić mhm. zwykłego FPS albo zwykłą grę RPG, ale jeśli zażrzyłby się Diablo i tam będzie diabeł, to ja pierdolę. Przecież to jest jakby zasięg, po prostu leci razy 300 w ogóle, nie? Automatycznie. No tak, no jeżeli chodzi o to, o to przeniesienie, to te wątki popkulturowe no, odgrywały w latach 90. w Polsce sporą rolę, jeżeli chodzi o osianie paniki. O tym specyficznym przeszczepie również opowiedziała nam Olga Drenda, więc posłuchajmy teraz Olgi i za chwilę wracamy. Była próba przeniesienia tego na polski grunt, ale z tego co ja pamiętam, nawet z lekcji religii, to że to wywoływało śmiech, bo tam były oczywiście źle zapisane nazwy zespołów. Yy, były jakieś w kiepskie kopie wideo dokumentów z tymi telewangelistami, którzy przekonywali, że zespół KIS właśnie dokonuje jakichś satanistycznych rytuałów i że ma w logo SS, prawda? I jakieś takie kompletne absurdy, że jak się włączy w schody do nieba od tyłu, to słychać tam jakieś wezwanie na cześć szatana. No i jakby to, pamiętam, że to wszystko się spotykało ze śmiechem absolutnym, że, że były jakieś listy, symboli, których nie wolno nosić, i oczywiście dziwnym trafem to były wszystkie takie wisiorki, które można było kupić sobie na targu na wakacjach. Więc nie wydaje mi się, żeby dzieci traktowały to poważnie i raczej, raczej to było powodem do śmiechu, że ta akurat transfuzja, jakby niektóre, niektóre idee tego ewangelikalnego chrześcijaństwa czasów Ronalda Regana udało się skutecznie przenieść na grunt polski. Pisał o tym Bartłomiej Dobroczyński. Na przykład takie zbratanie religii z biznesem i przekonanie, że przedsiębiorcom Bóg sprzyja. Natomiast myślę, że to straszenie szatanem, w, no to, to, jest, to jest numer, który. Które się nie udały i, i który raczej e, skończył się na jakichś memach i humorku. To była Olga Drenda. Tymczasem e, o, o kwestię Satanik-Panik, o, o, o pewne takie korelacje z muzyką metalową i, i w ogóle o przełom lat 80.-90. w tym kontekście zapytaliśmy też Łukasza Orbitowskiego. To się zbiegło z, e, 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 z rozpoczęciem przygody z muzyką metalową e, e, i, i raz ze słuchaniem zespołów, a dwa. Z publikacjami, które oddawały, które kontestowały subkultury w sposób powiedzmy, szukający sensacji. Była taka słynna w tamtych czasach książka, na początku lat 90., to wyszło od hipisów do satanistów. Już nie pamiętam, kto to napisał, i, 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 z, pewno i z pewnością. Ta książka odniosła sukces, znaczy odniosła skutek przeciwny do zamierzonego, z tego względu, że to stamtąd się chyba dowiedziałem właśnie i o Rocińskiej, i tam były komentarze do tekstów Kostrzewskiego, i tam, e, e, tam e, e, były z, zawarto dosyć głupkowate, ale jednak informacje odnośnie satanizmu amerykańskiego był jakiś taki głupkowaty podział na satanistów, Lucyferian kogoś tam jeszcze to wszystko było z duchy, ale w, tym, w tej magmie, w, tej w tym poszukiwaniu sensacji zawiały, zawierała się jednak jakaś wiedza, chociażby na, e, 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 na temat Kościoła Wojowskiego, który wówczas wydawał się tym satanizmem właściwym. Trzeba powiedzieć, że pod koniec lat 80. I w latach na początku lat 90. satanizm był prawdziwym buntem i prawdziwą rebelią. Teraz wiesz, kiedy dwie głowy, głowy dwóch najważniejszych kościołów popierają Rosję w wojnie w wojnie w Ukrainie, no to ja uważam, że w ogóle wybór satanizmu jako drogi życiowej jest czymś moralnie godnym. Ale wtedy, wtedy o tym tak nie myślano. I jakby to powiedzieć, zwróć uwagę w jakim kontekście funkcjonował wtedy Kościół. Kościół był tym kościołem młodego, silnego papieża, który obalił komunizm i który e, e, słusznie zresztą w jakiś sposób e, wiązał się z myśleniem patriotycznym. prawda? E, Obalono komunizm, Kościół triumfuje. I, te wątki klerykalne były poruszane głównie przez Urbana. Generalnie ludzie kochali na, na papieża, byś nie można było złego słowa powiedzieć, ludzie życzliwie odnosili się do księży. Wiązała się z tym oczywiście jakaś duchowość, jakaś nadzieja, ale jeżeli w roku 90-92 opowiadałeś się po stronie szatana, czy też po stronie satanizmu rozumianego. Jako bud młodzieńczy, jako intelektualna postawa, czy nawet jako rzeczywisty król mocy, no to miałeś wszystkich przeciwko sobie, dosłownie kurwa wszystkich, boś o szczepieńce byłeś dziwadłem. E, e, satanizm też nie miał żadnego swojego publicznego reprezentanta, bo kat jednak i Romek Kostrzewski nie mieli dostępu do głównych mediów. Teraz to, to robi, e, robi Adam Darski. I on, czy chcemy, czy nie, jest twarzą e, e, satanizmu rozumianego już jako. Dosyć szeroki ruch, że tak się wyrażę, i raczej jako deklaracja niechęci do kościoła niż deklaracja religijna, bo przecież nikt tam w diabła nie wierzy. To był Łukasz Orbitowski. Tymczasem kontynuując kwestię lat 90. no musimy tutaj powiedzieć, tutaj kolejny disclaimer dzisiaj, że to nie jest tak, że w ogóle nie było problemu z, z sektami, czy, czy, czy z grupami wyznaniowymi, które powiedzmy wykorzystywały ludzi do, do, do robienia paskudnych rzeczy. Oczywiście te, tego, tego rodzaju organizacje istniały, niestety. Natomiast wydaje mi się, że to, to jest kolejny taki moment, w którym Należałoby panikarzy związanych z satanizmem jakoś tam oskarżyć o to, że tak naprawdę skupiając się na tych satanistach, którzy tak naprawdę nie byli żadną. Powiedzmy, taką scent scentralizowaną organizacją, która, która prowadziła jakiś tam nabór i tak dalej, nie? To, to, to nie było tak, że, 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 że walka z satanizmem jakoś tam oddalała nasze te, polskie dzieciaki od tego, żeby nie przyłączały się do sekt, nie? No, a, a absolutnie. Jakby sekty istniały sobie równolegle z Satanik-Panik i, i, i tutaj działania panikarzy, czy, 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 czy zagranicznych, czy polskich, nie miało na to jakiegoś specjalnego wpływu. No tak, tak, tak. Zdecydowanie no. No, lata 90. to jest ten czas z jednej strony takiego wzmożenia związanego z tym, że tyle zagrożeń duchowych na nasze dzieci czeka, bo rzeczywiście nadrabialiśmy gdzieś tam jakieś takie braki związane z, z nowymi prądami myślowymi. Pojawiło się sporo publikacji, jakichś takich powiedzmy, new age'owych, i sporo też rzeczywiście faktycznie działających niebezpiecznych organizacji. No, sekcje bo w latach 90. słyszeliśmy wszyscy, w 97 roku. Z kolei członkowie sekty Wrota Niebios popełniają zbiorowe samobójstwo w związku z kometą Heila Bopa, więc no nie, było, nie było najweselej, natomiast no, tak naprawdę szukano winnych niekoniecznie tam, gdzie, gdzie należało to robić. I o tych wszystkich wątkach 90 związanych z sektami i nie tylko również opowiedział nam Łukasz Orbitowski, więc posłuchajmy teraz Łukasza i za chwilę wracamy. Bo rzeczy, rzeczywiście, e, e, czas, e, lata 90. były czasem, kiedy różnego rodzaju, na to mówiono sektę, ale powiedzmy, e, ruchy religijne weszły do Polski i rzeczywiście były to ruchy. W dużej mierze destrukcyjne. Ja sam na przykład miałem bardzo przelotny kontakt z sektą MUNA. Oni mieli taką przybudówkę opatrzoną skrótem KARP. To było jakieś chrześcijańskie jakieś Stowarzyszenie Rozwoju Czegoś tam w coś tam. Nie, jakaś taka bzdura. Oni działali. Przecież była, były i inne, i inne ruchy. Dało się zauważyć na ulicach Krysznowców. Pokaż mi teraz koło Krysznowca. Nie? I, i satanizm na pewno należał był postrzegany jako jedno z tych zagrożeń, no i chyba, chyba największy, gdyż tam się nikt nie bawił w półśrodki. Po prostu mówiono, że nie na, nienawidzę, nienawidziłem Boga i chór. No i, i cóż ci mam powiedzieć, ja nigdy nie wszedłem w satanizm rozumiany magicznie. To znaczy mnie nigdy. Nigdy ta strona rytualna nie, nie, nie pociągała, dla mnie to zawsze były kurwa bzdury. Satanizm był ciekawy był ważny jako rebelia przeciw, przeciw chrześcijaństwu. No patrząc co się teraz dzieje, jeszcze raz powtórzę, że to było kurwa, bardzo mądre i bardzo słuszne, Było to dużo mądrzejsze niż, niż mi się wtedy wydawało. Natomiast wszystko przyszło, przyleciało z estetyką, z estetyką grup metalowych i tutaj znów bym wymienił dwa ograniczone punkty. Pierwsze to było zachuśnięcie się baśniowym i lekko humanistycznym satanizmem w wydaniu Kostrzewskiego w Polsce i powiedzmy Kinga Dajmonda na zachodzie. Nie? To był taki satanizm łagodny i bezpieczny. Generalnie chodziło o to, żeby się nie dać w życiu i sobie poru***ć. To no. była wielka filozofia. Ale potem, wiesz, przyszli ci poje***ni Norwedzy, którzy się zabijali, którzy palili kościoły i ja i moi towarzysze z tamtych lat Myśmy się tu z ciemnością zachłysnęli. To było oczywiście głupie i infantylne, ale myśmy naprawdę chcieli być źli, nie? E, e, myśmy się martwili, że przychodzi lato, bo kurwa, najfajniejszą porą roku jest zima. E, wiesz, ja nie chciałem jeździć na rowerze, bo e, rower był za mało mroczny. chodziłem w lecie, wiesz co, w, w czarnym, skórzanym płaszczu, no wiesz, ale to było jakieś. jakieś wiesz, i, i, I kurwa ca, ca, może nie całe życie, ale pół życia to była muzyka nie? i. I poszukiwanie kapel i e, e, przyciąganie ku, siebie, ku sobie jakieś tam e, 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 ciemności wyrażające się, wiesz to w okładkach płyt w ubiorze, e, w stylu bycia. No bo ja e, kurwa byłem ponury i smutny, bo chciałem być jak ci norwezy, no a potem wiesz, no, e, a potem czyli po prostu dorósł, no, ale, ale wiesz, i, 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 i większość ludzi, których znam, e, opuściła te, te kur okopy Nieświętej Trójcy i dali sobie spokój z norweskim rogiem, bo przecież nawet z tym Norwegowie, kurwa, nie dali rady. No, ten cały ferment trwał 2-3 lata i wszystko się skończyło. To był Łukasz Orbitowski. Tymczasem my w trakcie przygotowań do tego odcinka natrafiliśmy na nie jedną i nie dwie książki polskie dotyczące satanizmu i, i albo tematów jakkolwiek związanych w ogóle z satanizmem, i ogromna część z nich była napisana przez osoby duchowne, mhm. <grywa> trzeba tutaj dodać. I one cierpią część z nich przynajmniej cierpi na to mniej więcej, na co cierpiała również ta książka o seksie, którą omawialiśmy w którymś odcinku tego takiego księdza. Jest taki odcinek, podcast tekstu, katolicka książka o seksie. Ta, to, to, to wiekopomne dzieło było napisane w po prostu, w, nie wiem, połowie na bazie anegdot i jakichś takich przykładów anegdotycznych i jakichś takich wspomnień, rozmów, które nie wiadomo, czy się wydarzyły, czy się nie wydarzyły, tak naprawdę, rozmów z, na, na tematy obyczajowe, etc., etc. Tutaj rozmów roz, roz, jest troszkę mniej anegdot, natomiast dużo właśnie jakichś takich wspomnień, zbrodni, morderstw, po prostu czynów karalnych, różnego rodzaju, które nie. Koniecznie musiały się wydarzyć, niektóre były plotkami, niektóre po prostu dotyczą tego, że coś planowano zrobić, tak samo jak planowano obrzucić 150 sercami dziecięcymi ołtarz papieski, i, i, i niekoniecznie to się wydarzyło, no ale tak jakby, jakby to jest oczywiście świadoma taktyka, no bo jeśli, jeśli wrzucisz do swojej książki. Dwa przykłady morderstw, no to to jest potworna sprawa, ale no cóż, to nie jest jakoś bardzo efektowne. Ale jeśli umieści się wśród 40 przykładów rzeczy, które również planowano, nie wydarzyły się, nie wiadomo, czy się wydarzyły, były plotki, to trutu, to nagle się okazuje, że to rzeczywiście może robić wrażenie na na czytelniku. Tak, no i to są rzeczy bardzo, bardzo tabloidowe, bardzo nierzetelne. Wspomniana książka Księdza Mariusza Gajewskiego, chociaż tutaj się podpisuje świecko Mariusz Gajewski, czyli jest. Obiektywnym badaczem. Tak jest. Ksiądz Gajewski tutaj wylicza ofiary satanizmu, polskie ofiary satanizmu, i to jest y, naprawdę imponujące, z jaką frywolnością podchodzi do, do faktografii, do kwestii źródeł, w ogóle dat, no, zdarzeń, realnych zdarzeń. E, pisze na przykład w ten sposób. Jeden z liderów polskiego satanizmu wyznał, urodziliśmy się, aby tworzyć piekło na ziemi. Jeżeli nie możemy tego uczynić, wracamy do niego przez samobójstwo. W lutym, a potem w marcu 97 w Białej Podlaskiej powiesiło się dwóch młodych satanistów. 16-letni Marcin i Łukasz. To są połączone rzeczy, to znaczy to jest jakiś cytat z jakiegoś innego kontekstu, w ogóle kim był ten lider polskiego satanizmu, bo to nie był Roman Kostrzewski, to tak od razu zaznaczymy. Co do tych chłopaków z Białej Podlaskiej, no, próbowaliśmy pewne rzeczy zweryfikować i rzeczywiście o sprawie pisano 9 dwa samobójstwa, miesiąc po miesiącu, 13 dnia miesiąca. Super Express pisał o tej sprawie w takim bardzo sensacyjnym tonie. Jest wspaniała rzecz, bo w artykule Wojciecha Czuchnowskiego i Bertolda Kitela pojawia się komentarz wysokiego oficera KGB z Brześcia i ten wysoki oficer KGB opowiada o tym, że no, że to sataniści to na Białoruś przyszli z Polski między innymi i z Niemiec i to jest w ogóle świetne, świetne pisanie, świetne dziennikarstwo. eksportowych, Ta, tak. Są róż, różne, różne tutaj fakty, które wskazują na satanistyczne podłoże sprawy. Natomiast Gazeta Wyborcza, która w latach 90. trochę o satanizmie pisała, i to no, w naprawdę rzetelny, nie, niepierdolnięty sposób, tak bym to nazwał. Ona absolutnie podaje w wątpliwość jakiś satanistyczny wątek. Pisze po prostu o wkurzonych dzieciakach i o starszych kolegach, którzy jarają się metalem i powiedzmy, że satanizmem i wpływają na nastoletnie dzieciaki, na smutne dzieciaki. Wiadomo, że kwestia zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków to dalej jest problem w Polsce, wówczas jeszcze większy, jak się można domyślać. I ja zacytuję tylko końcówkę tego artykułu, bo pojawia się tutaj. Komentarz policjanta. Policjant mówi o tym tak. To prawdziwi sataniści, choć początkujący. Oni nam tu pozeznawali, że chcą się zabić w młodym wieku, że szatan zwycięży. Spotykali się i rozmawiali o śmierci. Brali narkotyki. U Szepela, to jest jeden z tych gości podejrzanych, tutaj o manipulację znaleźliśmy Biblię szatana i broszury o tematyce satanistycznej. Mamy zeznania o czarnych mszach. I Monika Piątkowska, autorka artykułu, pyta. Znaleźliście ślady tych obrzędów? I policjant odpowiada, nie, dopiero szukamy. I to jest, i to jest, to jest sok, to jest clue tego wszystkiego. Eee... To po prostu za każdym razem tak naprawdę jak się o tym pomyśli, oczywiście jest jeden taki głośny przypadek, do którego jeszcze przejdziemy, ale niemal zawsze jest to śledztwo z tezą. Akurat ta, te ofiary, o których wspomina ksiądz Gajewski, one rzeczywiście realnie były ofiarami i pojawił się tutaj w tym wszystkim wątek satanistyczny. Ale Mariusz Gajewski wspomina, a no widzisz, badaż, obiektywny będę, mówił Mariusz. On wspomina również na przykład o wydarzeniu z 93 roku. Na koncercie zespołu KAT kilkudziesięciu satanistów spaliło przed sceną pięć ludzkich czaszek, a następnie zamordowało w bestialski sposób yy, ośmioletnią dziewczynkę. I teraz, jakby stary, pomyśl, nie? Po prostu zamordowano ośmioletnią dziewczynkę. To już jest gruba sprawa, mm -hmm. to jest głośna sprawa, to jest coś, o czym będziemy pamiętać przynajmniej przez kilka lat. A druga rzecz jest taka: zamordowano ją, ja mówię o tym lekko, bo to jest rzecz absolutnie jakaś niepotwierdzona. Nie wiadomo, czy w ogóle był jakiś taki przypadek w tamtym roku. Zamordowano ją po koncercie znanego zespołu metalowego. Gdzie frontman jakby mówi wprost, tak, jestem satanistą. Mm. Wiadomo, że ten jego satanizm, satanizm jest inny, ale nikt się tym nie przejmuje. Przecież kurwa, kadby już nigdy, nigdzie nic w Polsce, czy w ogóle gdziekolwiek, mm. wiesz, nie ma, nie ma takiej sytuacji. I tutaj tego typu rzeczy na liście, która właśnie jest podawana jako źródło informacji, informacji w jakiejś takiej publikacji, no pseudonaukowej. Wrzucamy to zupełnie, zupełnie bezrefleksyjnie. Tego typu rzeczy u, u księdza Gajewskiego jest więcej, ale to nie jest tylko przypadek Gajewskiego, ale też właściwie niemal wszystkich badaczy, cudzysłów, satanizmu w tamtym czasie. Wzajemne cytowanie. Zupełnie niesprawdzonych rzeczy, zupełnie niesprawdzonych źródeł, ale jest to, jest to żwawe, jest to tabloidowe. Jeśli nas akurat e, słucha niezależny badacz Mariusz Gajewski e, tego odcinka, to po pierwsze, serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy wydawnictwa. Po drugie, <grym> e, bardzo byśmy prosili o wskazanie e, o, źródeł e, informacji o tej ośmioletniej dziewczynce. No bo e, jeśli to się rzeczywiście wydarzyło w tym, w, jakby w takim. i to wyglądało dokładnie tak, jak to opisał, to to, 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 to odczekamy wszystko. Oczywiście, no, no wtedy będziemy pierwsi do, do bicia, się, bicia się w pierwsze. I jeszcze poprosimy księdza Gajewskiego adres. Mamy dla księdza nagrodę. Jeszcze nie wymyśliłem jaką, ale, ale myślę, że warto za, za tego typu dokonania naukowe. Tak, no jeszcze zaznaczę, bo mnie to trochę zirytowało i zbulwersowało zarazem. Wrzuca nam Gajewski bez w ogóle jakichś ceregieli na tę listę. Coś takiego. W 97 roku w Opolu 16-letnia Iwona zamordowała swoją 73-letnią babcię, a później piła jej krew. Poza tym, że to jest super ekspres albo czasopismo zły, to to samo wydarzenie pojawia się w innych źródłach między innymi w raporcie ministerialnym z 2000 roku do którego przejdziemy i tam się pojawia z datą 96 a nie 97 a w artykule Heleny Kowalik z wprost pojawia się data 93 i informacja, że chodziło o konflikt rodzinny, a ta dziewczyna, która zamordowała swoją babcię i nie piła jej krwi później, mm -hmm. miała po prostu w pokoju numer czasopisma Nowa Wieś z 86 roku, gdzie była ta ilustrowana encyklopedia młodego heavy metalowca, ile, ile dobrze przywołuje tutaj tytuł. No i, to, i takie to jest działanie, nie? No jakby, już mnie, jakby nie sprawdzajmy już tego, to brzmi zajebiście dobrze, przestrzegajmy młodzież przed zagrożeniem duchowym, bo oczywiście jak przy wszystkich tego typu strategiach Chodzi o to, żeby zastraszonym człowiekiem jednak łatwiej, łatwiej operować, nie? no bo to jest jasna sprawa. Tak, to trzeba dodać, że jakby jasne, wspomniałeś gazetę wyborczą, która akurat, dobra, no w tym akurat, konkretnym momencie, o którym wspominasz, zachowała się dość przyzwoicie i, i, i powstał mhm. artykuł, który no, tłumaczył nieświadomym czytelnikom, że, że ta cała INBA... Bo to jest tylko i że może, żeby może się tym satanizmem aż tak bardzo nie przejmować. Ym, y, y, mimo wszystko, media zarówno w Stanach, jak i w Polsce, y, radośnie dołączały się do, do, do tych rzeczy. Już tutaj wspomniane przez Ciebie Wojciech Czuchno, Czuchnowski, który napisał ten, ten, ten taki sensacjonistyczny bardzo artykuł do, 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 w Expressie. Yy, no, to jest ten, musiałem sprawdzić, czy to jest ten sam Wojciech, Wojciech Czuchnowski, który dzisiaj pracuje w Głazie Wyborczej, jest szanowanym no, dziennikarzem. Tak no, też pozdrawiamy serdecznie, y y panie Wojciechu. Gratulacje. Poproszę Prosimy o adres. adres. E, trzeba też wspomnieć, że e, ta pierwsza sprawa, o której wspomniałeś, tej, tej, tej dziewczyny, o której tam odzyskano wspomnienia, e, e, znaczy ta pierwsza sprawa to, to, to w ogóle dzisiejszego odcinka tak e, to to jest e, sprawa, którą też trochę nadmuchała Oprah Winfrey, która zaprosiła tę dziewczynę do swojego tak, programu. Tak, i tam tak. Oczywiście tak. nie próbowano w ogóle b, b, jako, jakoś tam, nie wiem, dyskutować z jej wersją wydarzeń. E, jest też taki, znalazłeś taki fragment wywiadu Teresy Torańskiej z, z, z Kostrzewskim, mm -hmm. z telewizji polskiej z lat 90., gdzie ta Torańska próbuje po prostu mu wpiertać przez cały program, że przynajmniej w tym fragmencie, tak że, że jest w ogóle satanistą i to z pana powodu w ogóle te psy i koty są w ogóle mordowane i dlaczego tak jest. Nie no, nie spodziewałem się, prawda? bo że po torańskiej takiego wspaniałego. Bardzo rozczarowujące ale... to było, bardzo rozczarowujące. Tak, tak to, mm -hmm. zwłaszcza w kontekście tego, że jestem, jesteśmy świeżo po odcinku nocnej zmiany tam tak. wspominaliśmy niejednokrotnie nie, w odcinku 49, a to się okazuje, że proszę bardzo, no jakby dołączyła się do, 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 um, do tej całej nagonki e, i do tej całej paniki. Więc tak, więc media w ogóle bardzo, e, dla mediów to jest, to jest bardzo, bardzo fajny kąsek, żeby tak sobie tam go, e, go wziąć do siebie i, i idealna rzecz pod nagłówki, tak? Idealna, tak? Szatan, satanizm, coś tam, jakaś zbrodnia rytualna. Wszystkie te słowa są na tyle mocne, że, e, że, że, że czytelnicy z miłą chęcią kupią, prawda? taki nagłóweczek i zapłacą w kiosku pani. Tak, tak, tak. No i właśnie ciekawe, że nawet w przypadku dziennikarek czy dziennikarzy, no tutaj ściśle mówimy o terańskiej uznawanych za, no naprawdę dobrych, rzetelnych, tego typu rzeczy gdzieś tam, yy, no emanują, yy, była mowa wcześniej o tym, że szukano tych zagrożeń duchowych niekoniecznie tam, gdzie należało, że szukano wśród satanistów, którzy nie byli w żaden sposób scentralizowani i w ogóle nie wiadomo, czy możemy mówić w przypadku jakiejkolwiek grupy, o której pisały media, czy możemy mówić tutaj o sekcie, ale była pewna próba interesująca zarejestrowania tutaj satanizmu jako religii. I ten wątek, jak się pewnie domyślacie, łączy się z pewnym słynnym Polakiem, słynnym Bramkarzem Krakowi i głową stolicy Piotrowej. To będzie jeszcze raz Łukasz Orbitowski, który nam opowiedział o pewnej bardzo istotnej dla całego środowiska postaci i o tym, że czasami organy ścigania były żywo zainteresowane tym, co się może wydarzyć z tym całym satanizmem. Posłuchajmy. Wiem, że za kumplem, szczególnie taką twarzą, twarzą krakowskiego satanizmu, mam na myśli Leszka Wojnicza, przez jakiś czas chodzili ludzie, chodzili smutni. Zawsze to się działo, to się działo jak papież przyjeżdżał, przy czym Lechu się wk... Na to w którymś momencie i zaczął wyjeżdżać z Krakowa, żeby mieć spokój, bo ów osobnik może groźnie, groźnie wygląda, ale on by żadnej zakonnicy nawet nie skrzywdziła, co dopiero papieża. Ale, ale była rzeczywiście próba sformalizowania krakowskiego, czy też polskiego satanizmu i nadania mu charakteru religijnego, co było wówczas intencją Lecha. Ale tak jak ci mówiłem, Lechu, mam wrażenie, był raczej samotny w swojej duchowej pod, podróży, bo. E, e, przynajmniej mnie te kwestie, jak gdyby związane z e, e, kultem różnego rodzaju bóstw i emanacji lucyferiańskich dużo po prostu kurwa nie obchodziło tutaj. Chodziło kurwa estetykę, o metal, o buta, nie o czczenie demonów po prostu, czy też jakiejś energii, jak to Lechu mówi. Ale to, 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 to prawda, za Lechem chodzili, ale reszcie towarzystwa chyba dawali spokój, ale Lechu był po prostu widoczny, on robił gazetę, on miał zespół, e, on się pojawiał w telewizji. Zresztą do tej pory tego żałuję, że dał się nakręcić. Nie? Innymi słowy, no, w jakiś sposób sobie zapracował na zainteresowanie, bo, bo stał się trochę twarzą, powiedzmy, alternatywnego ruchu religijnego, rozumianego. Można to na, na, nazwać nie tyle satanizmem, co gnostyckim lucyferianizmem, że, tak że tak się wyrażę. Tak, także Lechu, Lechu. E, 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 nigdy, e, poza jakimś pierwszym okresem, nigdy się nie, 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 nie czcił Diabła, ale Lucyfera rozumianego po jako anioła życzliwego ludziom. Ja tu, ja, ja tu nie będę wchodził w tę teologię, bo się na tym nie znam, ale e, e, pomysły Lecha były bardzo humanistyczne i bardzo e, bardzo życzliwe, życzliwe ludziom. Tam na pewno nie chodziło o żadne zjadanie kotów i zabijanie dzieci, czy nawet papierzy. Co to, to nie. Tak, to był Łukasz Robitowski. dziękujemy uprzejmie. Natomiast a propos, a propos w ogóle trochę muzyki metalowej, o której już dzisiaj trochę, trochę mówiliśmy i w ogóle muzyki tak naprawdę, no bo już umówmy się, mm -hmm. tak, bo to już wykraczamy daleko poza. Wspomnieliśmy dzisiaj już w odcinku, że, że jeśli chodzi o takie próby wiązania satanizmu z, ze zjawiskami popkulturowymi, to zdarzało się to regularnie i momentami to były takie bardziej oczywiste rzeczy, Typu, no tam właściwie ta muzyka metalowa, tak, czy rockowa, czy, 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 czy gry RPG, no bo przecież w tych podręcznikach są jakieś dioby, nie dioby, no to wiadomo, że się może skojarzyć, ale <grym> czasami um, śledczy, prawda, w tych sprawach, um, i, i, zachodzą bardzo daleko w swoich, w swoich prawda, ty, 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 um, w próbie dopisywania, dorysowywania rogów pewnym zjawiskom. I teraz tak. Jest książka. Na którą natrafiliśmy, która się nazywa, która ma z w ogóle tytuł w, pierwszy, w, pierwszym, w, w pierwszej kolejności. Ona się nazywa sataryzm, rok, narkomania, seks. Zakonnika Krystiana Piasty. Większość z naszych ulubionych rzeczy tak naprawdę. W to jest moje popołudnie. To jest opis mojego południa generalnie, tak? To jest wtorek. To tak, jest tak. tak. <laughs> Przyszedł ty wtorek. I tam w tej książce na stronie 195, naprawdę polecam, jeśli ktoś będzie w bibliotece czy coś, bo zakładam, że tego na szczęście już nie ma nigdzie dostępnego. I na stronie 195 jest coś. A zresztą my to wrzucimy na fanpage'a, więc zapraszamy na naszego fanpage'a, Ta, jeśli tak, ktoś jeszcze tak, tak. nie zapisał. Jest ilustracja, która się nazywa: Uwaga, schemat mutacji mody u artystów roka. I to jest na, na bazie czegoś, według Music Express Sounds, music w sensie przez K napisane z jakiegoś powodu, nie wiem, z 91 chyba jakieś tam jakieś, jakieś czasopismo czy coś, tak? I to jest, i to jest taki schemat, w którym są, jest pięć kolorów wykorzystanych tam od, od lat 50., 60., 70 i na każdą dekadę jest inny kolor. I to jest rzeczywiście schemat mutacji, bo tak, bo wychodzimy od, od Little Richarda i, jakby, i Elvisa Presleya. I, i, i przechodzimy tam do, do Beatlesów i tak dalej, i tak dalej. No i co tam się znajduje w, w tym schemacie? Jest na przykład Bob Marley, jest Duran Duran, jest Prince, jest oczywiście Guns N' Roses i tak dalej, Metallica to jakby, to wiadomo, jakieś takie, takie rzeczy, ale, ale jest David Bowie na przykład, nie? W sensie, jest MC Hammer w ogóle, to jest, to jest ostatnie nazwisko jakby takie najdalej wysunięte powiedzmy w tym schemacie, to jest, to jest, MC, to jest MC Hammer. No po prostu coś wspaniałego. I jakby to jest i dodatkowo jeszcze ta ilustracja jest narysowana w sensie ona jest narysowana jakimś pisakiem w ogóle więc no niesamowita jest to sprawa, nie? To jest super sprawa no i tak, mówiłeś o tym, że wykraczamy poza, poza metal, tak, poza, poza rocka, w ogóle poza muzykę gitarową wspaniała lista zamieszczona tutaj jako, jako taki appendix wcześniej pojawiają się różne zakazane symbole, między innymi uskrzydlona kula, która musi nas kierować w stronę Harry'ego Pottera i w stronę Quidditcha, bo do, nie ma tutaj przypadku, ale wracając do samej listy, oczywiście jest też tak, że z jednej strony Tutaj ojciec Krystian Piasta pisze o jakichś zespołach, a potem nie wrzuca ich na tę listę, bo już po prostu to, co przekleił, nie zawierało akurat tamtej wzmianki. Ale poza zespołami, których byśmy się mogli spodziewać, no na przykład Venom, no jasne, to mamy Duran Duran. E, Sync popowy, bardzo dobry swoją drogą zespół, ale no najwyraźniej coś się tam pojawiło. Zresztą egzemplarz, który my mamy, jest rozszerzony przez czytelnika albo czytelniczkę tak, tak, i tutaj tak. ołówkiem dopisane jeszcze Spice Girls, Natalię Mandaryna. Kukulską, Mandarynę, ich troje. No, przy ich troje to się zgadzam. Tam reszta to jest To oczywiście... mi się wydaje, że to jest praca zbiorowa, w sensie że to wielu czytelników dopisywało. Tak, w sensie, że to mi się też kusiło swoją drogą. To jest, to jest kuszące i w ogóle fascynuje mnie w przypadku tych, um, tych wszystkich... Para naukowych, naprawdę publikacji, jak oni się wzajemnie krosują i cytują, bo tutaj są bardzo często jakieś, nie wiem, tłumaczenia tekstów albo jakieś fakty, które są powtarzane przez poszczególnych autorów. Na przykład u, u ojca Piasty znajdziemy informację, że Paul McCartney i John Lennon się nienawidzili i wyra wyrażali to w muzyce. I wiem, że to nie ma zbyt wiele wspólnego z satanizmem, ale jak tak patrzysz na to, że jakby Ziomek, nie? W sensie to jest jakby najsłynniejszy, naprawdę to jest najsłynniejszy bromens w historii popkultury. I być może najważniejsze to, że oni się w ogóle polubili. I, i jest dużo. Obok Jana Pawła II I Janowa II i Kardynała Dziwisza. I kardynała Dziwisza. <laughs> więc, więc, więc niesamowite. Ale no to, to, to jakby znowu pokazuje, że to, to, są, to są książki z bardzo, bardzo. Określoną, określoną tezą i, i nie, nie przejmujemy się za bardzo jakimś stanem faktycznym i, i niekoniecznie słuchamy tych rzeczy, o których piszemy, tylko gdzieś ta lista się pojawiła, więc wydaje mi się, że, że tak faktycznie jest, że ktoś mądrzejszy ode mnie dobrze, dobrze myślał. Tak, tam, swoją drogą, jeśli chodzi już w ogóle o odejście od muzyki, no to oczywiście, że gry wideo w ogóle w latach 90. były jakby przyczynkiem wszelkiego zła, które się wydarza gdziekolwiek. I, i, i to są takie oczywiste bardziej strzały typu, typu um, um, Diablo, tak? Czy, 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 nie wiem, czy Doom, tak? Który w ogóle jest, jest takim... Doom jest w ogóle taką, wiesz, um, okładką płyty metalowej, w którą możesz zagrać, tak naprawdę, nie szczerze mówiąc, bo i ta muzyka i tak mhm. dalej, to jest wszystko bardzo ładnie współgra i. i te motywy satanistyczne są wspaniałe w dumie, ale są też mniej oczywiste strzały i jakby one są mniej oczywiste być może dla na przykład bardzo młodych osób, które słuchają tego, tego odcinka podcasteksu, natomiast jeśli ktoś się wychowywał w latach 90. i przekaz kościelny jakkolwiek do niego docierał, czy przekaz, przekaz episkopatu, to te, to, to my wszyscy wiemy, nasze pokolenie, co tam ten Kościół czasami pierdolił na temat po prostu różnych rzeczy, typu właśnie tam Harry Potter i tak dalej, i tak dalej, nie? E, pamiętam, że autentycznie, ja byłem w ogóle pokemoniarzem, jak byłem mały i do dziś trochę jestem pokemoniarzem. w sensie lubię ten temat, nie? E, I i po, po, pozdrawiam też wszystkich pokemoniarzy i Pokemony były z jakiegoś powodu cenzurowanym, tak? Pokamony były czymś, co co, co, co um, było niemile nie widziane, tak? I w jednej z tych książek, nie pamiętam której, próbowałem prób prób to potem znaleźć już, nie, nieważne w której, ale w jednej z książek napisanej przez jednego z tych księży e, jest taki wspaniały fragment, e, w którym ksiądz wspomina o tym, że są takie pokemony, które się nazywają, to wszyscy pokemoniarze wiedzą, Bell Bellsprout i potem miał dwie, dwie e, e, dwa rozwinięcia, Whipping Bell i Victory Bell, tak? I e, Chodzi generalnie o to, że te wszystkie, te, 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 te trzy pokemony, one są oparte na, na dzwonku, w sensie, że one są jak, jak dzwonek, w sensie, jak taki, taki, jak się nazywa, taki dzwonkowy kwiat, nieważne, tak? Bellsprout, Konwalia, Konwalia, tak, Bellsprout wygląda jak mm -hmm. Konwalia i, i, i potem ten Victreebel i to to takie, takie wielkie, jakby dzwony, tak, żeby nie powiedzieć dzbany, nie? I do, do jakich wniosków dochodzi, dochodzi autor książki? Do takich, że ich imiona Bellsprout, Weeping Bell i Victreebel są odniesieniem do. Do, 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 do szatana, Dlatego, znaczy do, 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 do mm -hmm. świata demonicznego, tak? do imienia Baal do imienia jednego z demonów, nie? I to jest już taki odjazd, który, z którym się w ogóle generalnie raz na jakiś czas stykaliśmy. Już pomijam to, oczywiście, że te Pokémon tak się nie nazywały w japońskiej wersji w ogóle. Znaczy, tam nie było żadnego tam bal. To, to była amerykańska wersja, dlatego że Pokémony niektóre nazywały się inaczej w wersji japońskiej, angielskiej, jeszcze niektóre nazywały się inaczej w wersji niemieckiej, mhm. nieważne, tak? Ona się, Balzpauld się nazywał po, 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 po japońsku Madatsubomi, tak? Nie wiem, czy to jakieś, jakieś odniesienie do jakiegoś Obakamono z japońskiej mitologii, ale niemniej to jest taki odjazd. Z się co chwilę spotykaliśmy. I, I takie słynne wystąpienie byłego już księdza, Natanka, które tam do dzisiaj sobie raz na jakiś czas hula po, po, po YouTubie i z którego narodziło się taki, taka memiczna fraza: wiedz że, co, wiedz, że coś się dzieje. i to, to jest wystąpienie, w którym ksiądz Natanek, wówczas ksiądz jeszcze, um, przestrzegał przed kur wszystkim, przed po prostu. Lakierem do Tam Jest taki mój ulubiony fragment, że on mówi, że jaskrawe lakiery do paznokci i wymienia jako przykład czarny. Jako przykład jaskrawego papieru do, mm -hmm. lakieru no do jest paznokci. To jest intensywny. <śmiech> tak. <śmiech> tak, Tam jest po prostu wszystko, tak? gry diabolo, diabolo tam i, i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, tak. To jakby ja nie wiem, czy jest mm, lepszy sposób na to, żeby. Żeby stać się śmiesznym. I tutaj mówię właśnie o instytucji Kościoła, tak? Kościół stał się śmiesznym z tym, prawda, niuchaniem i próbą odnajdywania satanizmu po prostu w co drugiej książce, co trzecim filmie i co czwartej płycie muzycznej. Tak, 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 tak. No i, i większość z nas, to znaczy z nas wychowujących się w latach 90., pamiętających, nie wiem, z lekcji katechezy, jakieś różne broszurki i tak dalej, Większość z nas tak do tego podchodziło rzeczywiście, na zasadzie, a w ogóle, co? Jakby przestańcie, jakby odpryskiem tego jest niestety to, że niektóre dzieciaki miały rzeczywiście zatrute życie przez rodziców, którzy na przykład nie potrafili za bardzo segregować źródeł, źródeł i traktowali to, to jako fakt. Dla mnie kwintesencją tego odjazdu, tak swoją drogą, jest um, już późniejsza o kilka lat publikacja, właściwie wykład Mariusza Gajewskiego, chyba z 2001 roku, gdzie on wspomina właśnie m.in. o Dumie i m.in. O lochach i smokach, ale też wymienia po raz enty zakazane satanistyczne, niebezpieczne symbole. I to jest kwintesencja tego, że szukano w złym miejscu, bo. Gajewski wymienia tam swastykę. <laughs> ja tak patrzę na to, że zdecydowanie jest to chujowy symbol, nie? Mhm. <laughs> Ale czy, 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 do końca chodzi o satanizm? I czy zastanówmy się, czy portretowanie nazistów w popkulturze jakkolwiek może być różnie interpretowane i można o tym dyskutować, czy warto, czy warto to troszeczkę uatrakcyjnie, czy to jest osobny temat? Czy rzeczywiście wynika to? z wątków <śm média> rytualnych. Czy może Sfastyka wiązała się jeszcze, jeszcze z czymś takim niekoniecznie satanistycznym? Oczywiście, w, jeśli chodzi o trzecią Rzeszę, też mamy wątek okultystyczny, ale Gajewski tak. się tym nie zajmuje. że po, to po jest, prostu tak to wrzucę? Nie? Że to się wszystko tak naprawdę lepi, no, nie? W sensie, jeśli jesteś osobą, która rzeczywiście uznaje, że całe złotego świata pochodzi od szatana i, i, i że satanizm jest pe pewną emanacją tego, te, 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 tego zła, no to jasne, że tak. W sensie, że to, 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 jak, jak po masełku ci wiedzie po prostu teoria dotycząca tego, że Hitler był po prostu okultystą, który bo tam, wiesz, żeby jakiś mm -hmm. satanistyczny, satanistyczny przewód w Europie i to wszystko co złego, co się stało, to tak, a nie, a, nie, a nie, wiesz, kwestia polityki tak lat 30., -tych, 40., XX wieku, nie? Więc to wszystko jest bardzo spójne, jeśli odpowiednio na to spojrzysz. Pod odpowiednim kątem przymkniesz oko, drugie tak przymkniesz do połowy i będziesz się bardzo wysilał, to zobaczysz te wszystkie rzeczy, nie? Tak, 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 jasne. Ale też, żeby nie pogrążać, żeby nie pogrążać się tutaj w śmieszkowaniu, tak jak wspominaliśmy, rzeczywiście mieliśmy do czynienia z rozmaitymi zbrodniami, tragediami, samobójstwami, które oczywiście miały gdzieś tam w tle wątek około satanistyczny związany z zainteresowaniami ofiar tudzież sprawców. No tylko znów trafianie kulą w płot, bo pewne przemocowe, niebezpieczne rzeczy w latach 90. wynikały chyba z czegoś innego i niekoniecznie były dowodem na to, że, że szatan krąży nad Warszawą, jak potem Robert Takieli nas przekonywał. Dlatego proponuję, żebyśmy posłuchali. Teraz e, Olgi Drendy, która nam wprowadzi ten temat, i my za chwilę wracamy. Wydaje mi się, że, że dość, dość dużo było takiego tabloidowego tła dopisywanego do tak naprawdę myślę, że często takich typowych zbrodni z anomii, właśnie jakichś konfliktów e, rodzinnych, bo wtedy myślę, że jakby i e, ludzie byli generalnie w ciężkim stanie psychicznym, ale też nie było możliwości za bardzo pomocy. W rodzinach, że bardzo dużo delegowano do życia prywatnego, mówiąc, radźcie sobie sami. I myślę, że bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, które dzisiaj nazywamy przemocą, wtedy nie było tak nazywanych. Typu na przykład bicie dzieci. Więc myślę, że jakby w ta fala przemocy, która się pojawiła w latach dziewięćdziesiątych, to jeżeli poczytamy sobie nawet listy do redakcji, do Świata Młodych, do Naprzełaj, do Razem, do Filipinki w latach, do z, w latach 80., w latach jeszcze 70., to po prostu zobaczymy jakby morze samotności e, dzieciaków, morze frustracji, e, jakichś właśnie zawiedzionych nadziei, e, w takiej codziennej, codziennej przemocy, braku miłości. Myślę, że to, to, to wszystko była jakaś naprawdę potężna czkawka, która Eksplodowała w takich, no, jakby w pojawieniu się niemałej grupy ludzi no, zdemoralizowanych, pozbawionych sumienia. To była Olga Drenda. No i rzeczywiście nie ma wątpliwości, że pewna zbrodnia z wątkiem rytualnym w Polsce została dokonana w latach 90. Tutaj mówimy ściśle o 99 roku i o tym, co się wydarzyło wówczas w Rudzie Śląskiej. Naprawdę jest to mrożąca krew w żyłach rzecz, tak bym mógł powiedzieć, gdyby, gdyby to była powieść, gdyby to był horror, gdyby to był Stephen King, ale to się wydarzyło naprawdę. 22-letni wówczas Robert i 21-letni Tomasz spotkali się ze swoimi przyjaciółmi, właśnie. Oni się wszyscy znali od dzieciństwa. Znali się z Kariną i Kamilem, i spotkali się w takim opuszczonym, jak się można domyślać, bunkrze. Karina i Kamil myśleli, że będą wywoływać duchy, tak przynajmniej Robert. I Tomasz sprzedali y, całą historię. Miejsce zostało odpowiednio przygotowane. tam Namalowano tak zwany krzyż Konfucjusza, symbole Amona, symbol rat, czy tam oko Horusa, to, to różne ma to nazwy. Napisano tam też po niemiecku: ta podwójna ofiara dobra jest dla miejsca dwóch żyć. No i Robert, Robert i Tomasz kazali Karinie i Kamilowi uklęknąć, przeczytali to zdanie wypisane na murze, y, przynajmniej tak później zeznawali i zamordowali nożem. Karinę i Kamila. Tomasz został skazany na dożywocie, Robert na 25 lat więzienia. I to była sprawa, no właśnie, widzisz, jakby całe te lata 90. -te tak upływają w atmosferze jakiejś takiej absurdalnej paniki, jakichś takich głupich broszur i, i rzeczywiście można mówić, że jakby przestańcie z tym satanizmem. A tu pod koniec dekady masz jeb. Po prostu masz podwójne morderstwo dokonane w takich, a nie innych warunkach, bo to nie chodzi już o to, że tam mm. był po prostu odwrócony krzyż, bo to w każdym budynku, w każdym budynku opuszczonym w latach 90. 90 ktoś coś tam, wiesz, zawsze napaćkał. Ale tutaj rzeczywiście był ten wątek, że obaj... Obaj sprawcy się tematem interesowali, um, że, że czytali różne publikacje na ten temat, podobno tam początkowo ściągane gdzieś z, z RFN-u, od rodziny, jakieś takie subkulturowe publikacje, ale tutaj rzeczywiście mamy wątek rytualny, no bo jakby wszystko tutaj w całej tej sytuacji nam mówi, tak, to będzie mord rytualny, my składamy tutaj mm -hmm. te ciała w ofierze, Czy... nie? Wow. zawsze z tego rodzaju z tego rodzaju zjawiskami no jakby gdzie jest przyczyna a gdzie jest skutek tak w sensie że jakby wiesz jakby no no dokładnie tak tak ci, ci ludzie prawdopodobnie już z nimi było tam y, znaczy być może zrobiliby to samo tylko trochę inaczej ale ale dopisali jasne, do swojego na pewną estetykę tak i, i, i i ten, ale, a być może tak nie było, być może rzeczywiście, gdyby nie natrafili nigdy na źródło sędziego, to by do takiej zbrodni nigdy nie doszło, tak? Nie możemy tego powiedzieć. Ale czy to dowodzi tego, że. że nie, nie, wiesz. nie, właśnie ja, ja się zgadzam z tym, że, że przyczyna jest absolutnie gdzie indziej i wydaje mi się, że doszłoby do czegoś strasznego w hmm. przypadku tych gości, tylko cały ten sztafasz byłby inny. Ale z perspektywy osób, które tropiły wątki rytualne, jeżeli chodzi o zagrożenia dla młodzieży, to jest wiesz, na zasadzie 99, no, no Maciekul. Nie? Tak, tak. tak was to śmieszyło, że, że ACDC to jest skrót od Antichrist, baby wiesz, jakby to się, to się wydarzyło. Tutaj zresztą może, możemy na chwilkę wrócić do, do tej sprawy e, rytualnego z, złożenia w ofierze, w cudzysłowie, psa w Jarocinie w 86 roku. E, to jest taki fragment tekstu od hipisów do satanistów Jerzego Wojciecha Wójcika, e, dotyczący jednego ze sprawców. Tomasz J po odbyciu kary widywany był w Jarocinie. Nie udzielał wywiadu na temat motywów swojej działalności, podkreślał swoją słabość fizyczną. Między innymi nie miał sukcesów w bójkach, na boisku i bieżni. Uważano go za ofiarę. Skarżył się także, iż kolegom i dziewczynom nie imponowała jego inteligencja i wiedza. Liczyła się przede wszystkim w siła fizyczna. Zatem satanizm stał się dla niego rekompensatą za fizyczne ułomności. Został kapłanem i odprawił kilka mszy wcześniej i w Za te ostatnio został skazany, odbył wyrok i jego zdaniem jest jedynym polskim męczennikiem itd. itd. Tak? Znaczy, to, to też jakby to jest tekst lat 80. i to już Autor gdzieś tak, czy nie tak gdzieś tak, po prostu kuma, tak, że, że pewne rzeczy, pewne straszliwe wybory, które, 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 na które decydują się osoby zamieszane w zbrodnie, no one wynikają z pewnego tła społecznego, tak? Z pewnego, że one wszystkie powinny być umieszczane w kontekście innym niż przeczytał, posłuchał płyty, przeczytał książkę i poszedł tak mordować ludzi, nie? Tak, 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 no jasne, jasne, że to bardzo często z tego wynikało, tak jak rozmaite w ogóle zdarzenia tego typu, o których też się mówi w kontekście posiadania broni i tak dalej, i tak dalej. Że bardzo często mamy ten profil dosyć, dosyć podobny. Swoją drogą, a propos tej rytualności i tego, co się zdarzyło w Rudzie Śląskiej, to tam też tutaj cytuję wspominany tekst Kowalik z Wprost. Andrzej Kołek z Katedry Filologii Klasycznej, Uś przetłumaczył teksty satanistycznych formułek, które tam były na miejscu i tutaj były napisane po łacinie, ale bez znajomości składni. W dosłownym tłumaczeniu na polski brzmiało to tak: Ja, Adam Wielki, zabić moje ciało na, na ofiarę, aby piekło pokazać, staje pierwsze. Więc też jest ten aspekt znowu podwórkowy, mimo że mamy do czynienia z czymś. Z czymś arcy, arcyrytualnym, wydawałoby się. No ale to oczywiście wystarczyło, żeby ta impreza rozkręciła się na nowo, tak? No bo tam już w tamtych okolicach zareagował polski parlament. I senatorka AWS-u Krystyna Czuba wygłosiła w Senacie takie oświadczenie, które było skierowane do Hanny Suchockiej, która była prokuratorką generalną wówczas. E domagała się zakazania praktyk satanistycznych, tak? Mówiła, satanizm nie jest religią, lecz za zaprogramowanym złem, nie jest złem przypadkowym i tak dalej, i tak dalej. No tylko jakby wiadomo, że to. Pozostało bez odpowiedzi, no bo to, co to znaczy zakazać satanizmu, skoro, skoro mamy tutaj milion różnych prądów, mamy wątki po prostu czysto wizualne, mamy jakiś podwórkowy, rytualny wątek, mamy intelektualnych satanistów, no nie dało się tego, nie dało się tego tak naprawdę zrobić. Zresztą w 2000 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce. Pojawiają się tutaj rzeczy związane oczywiście z innymi sektami, i wątek satanistyczny wydaje mi się najgorzej opisany, bo znowu mamy jakieś różnice dotyczące dat, mamy jakieś niesprawdzone rzeczy, na zasadzie, że no podejrzewano, że tam znaleziono ciało 16-letniego chłopca w Legnicy w 96 na terenie starej kuźni, w nawiasie, gdzie sataniści odprawiali tak zwane czarne msze. Tylko, że śledztwo nie wykazało w ogóle żadnego satanistycznego podłoża tego, że, że ciało tego chłopca się tam znalazło, no i znowu mamy do czynienia. Ja pewnie z jakąś ruderą, gdzie ktoś napaćkał po prostu odwrócony krzyż, ale obok pacywkę, a jeszcze obok tam jest legię. Ach, powiedziałem to. Yy, I wiesz, no. U. 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 Kończymy podcast. No. To ja już tyle. Cześć. Tak, um, swoją drogą ja, akurat um, ja i moja dziewczyna Ania mamy takie hobby, że sobie czasami lubimy pójść do jakiegoś upuszczonego miejsca i, i sobie gdzieś tam, prawda, wejść i, i zobaczyć, co się dzieje i naprawdę, w sensie 99% tych miejsc ma na ścianach wymalowane jakieś, no raczej oczywiście, że fiuty i oczywiście, że no, oczywiście. jakieś tam pogróżki i, i, i informacje też dość cenne na temat tego, kto się z kim i dlaczego i kiedy i kto komu obciągał fiuta. Ale oprócz tego po prostu motywy satanistyczne, odwrócone krzyże, pisanie szatan, satan, satanas, yy, yy, pentagramy, jakieś po prostu wyrusowane diabły, no to jest tak totalna norma, że po prostu ciężko jest znaleźć opuszczony budynek, w którym czegoś takiego nie ma. Tak? W sensie, a wydaje mi się, że nawet w nieopuszczonych takie rzeczy są, tak? Na kratkach schodowych i tak dalej, więc, więc no, jakby to absolutnie nie powinno dziwić od lat 80., że takie rzeczy się dzieją, tak? To jest część estetyki, e, niestety, bądź niestety. Tak, i, tak, mianowicie. tak. No i cała ta walka z satanizmem, właśnie, czymkolwiek by on nie był, no jednak odciągała uwagę od tego, co, co było tutaj istotne, no i narażała całą sprawę na śmieszność, no bo w 2000 roku, na przykład, mieliśmy satanistyczne wydanie programu 997. Ono było powiązane z tym, co się wydarzyło pod koniec lat 90. w Płocku, czy jakieś okaleczenia o satanistycznym podłożu rzekomo i mamy rekonstrukcję zdarzeń, jak to w tym, w tym programie. To jest temat na podcastex, nie? W ogóle ten program. To absolutnie. I niestety nie chodzi o to, że Michał Fajbusiewicz ma tam, ma tam cor corpse paint na twarzy, jakieś takie black metalowe, nie. Ale są sceny czarnej mszy, która jest odprawiana po w prostu w, w świetle dziennym I jest bardzo nieprzerażająca. Jest wizyta w pokoju jednego z satanistów, i tam y, kilka razy pojawiają się takie zbliżenia na plakat, który wisi na ścianie. I to jest plakat z Gwiezdnych Wojen z epizodów pierwszego. Mroczne Widmo, i to jest postać Darta Mola, który oczywiście wygląda demonicznie, ale generalnie niekoniecznie musi potwierdzać, że ktoś jest satanistą. Więc tak ta, tak ta cała narracja zwykle się, się jednak kreowała. No, w dosyć dosyć zabawna. To mi się wydaje, sposób. że chodziło o to, bo to było rok po Epizodu pierwszego. Mi się wydaje, że chodziło o to, że ten, jakby, operatorzy i montażyści stwierdzili, że nie dość, do satanista i straszny człowiek, to jeszcze patrzy, jakie głęb oglądać lub. Podobało mu się to tak. Nie, to naprawdę, epizod pierwszy naprawdę. Tak, tak, tak. Chcieli go bić w ogóle, bo to jeszcze subkulturowe <śmiennie> czasy dla 90. -tych. A kurwa, pierwsza trylogia, tak? <śmiennie> 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 jeszcze, nie jeszcze nie było epizodu drugiego w ogóle. <śmiennie> już się chcieli, chcieli nakładać. Więc taki to był nastrój. No a oczywiście na to wszystko nakładało się jeszcze zagrożenie związane z rokiem 2000, z końcem świata. Więc um, no, bardzo dużo legend miejskich, które jak nam zresztą Olga Drenda powiedziała, m, bardzo często się wiązały po prostu. Po prostu ze zmianą bohaterów, jakieś legendy o gitowcach, potem się pojawiały w wersji satanistycznej. Bardzo dużo rzeczy wówczas tego typu krążyło, no ale też, też w życiu publicznym mieliśmy dalej jakieś wątki związane z satanik-panik. Odwołany koncert Mensona w Katowicach w spotku w 2001, on się odbył chwilę później, ale na torwarze ostatecznie zamieszanie z grupą, norweską grupą black metalową Gorgoroth w krakowskim studiu TVP to też była gruba inba, bo rzeczywiście to, co tam oni zrobili, to były jasełka takie bardzo, bardzo intensywne. Możecie sobie poczytać o tej sprawie, bo to wszystko trafiło na wokandę i w końcu ten koncert się ukazał na DVD, ale kilka lat później, bo był zarekwirowany, a zawiadomienie, zawiadomienie na prokuraturę złożył w ogóle ówczesny dyrektor krakowskiego ośrodka TVP, co dodaje jeszcze temu wszystkim smaczku. Ciekawe, co robi dziś, co u niego tam. Nie <grym się <grym nie się mogę, ja się mogę domyślać, tak, tak, tak. Nie wiem, ale się, ale się domyślam. Ale jakoś to zostało w międzyczasie oswojone, bo też chyba ciężar się przeniósł na obrazy, obrazy uczuć religijnych, ale nie, nie, nie satanistyczną obrazę. Generalnie jakby bycie obrażonym w Polsce jest, jest bardzo popularne, ale satanizm poprzez taką medialną karierę Nergala, który gdzieś tam opowiadał o co tutaj chodzi, ten w mniej lub bardziej udany sposób. No jest to jednak coś, co, co odeszło w cień. Chociaż w postaci jakichś teorii spiskowych em, rozprowadzanych, rozprowadzanych przez QAnon no... Jednak można z tego punktu widzenia stwierdzić, że ten wątek satanistyczny trzyma się mocno, tylko niekoniecznie rozgrz rozgrzewa wyobraźnię Polaków. Tak, bo jakby obecnie tak, bo pod kątem estetycznym jest kilka satanizmów. Nie jest ten taki, Znaczy zawsze było, tak? Znaczy w sensie zawsze mm -hmm. było wiele satanizmów, nie? ale teraz powiedzmy w takim mainstreamie. nie? Jest ten, 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 ten QAnon, który tam jakby zupełnie wprost właśnie mówi o szajkach, s -s satanistów, pedofili, coś tam. Jakby satanizm to jest używane po prostu takie, takie mocne słowo, że ktoś nie dość, że jest szajka, nie dość, że pedofili. Więc jest wielu tych pedofili, to jeszcze dodatkowo oni są satanistami. <laughs> Matko Boska, koniec świata, nie? Nie że pan to... jest chuj, to jeszcze satanista. To jest, <grym <grym to jest tak. I komunista. To jeszcze Oczywiście. dodatkowo. To jeszcze dodatkowo. E, bardzo mnie bawi to w jaki sposób, no właśnie, bo Nergal ma jakieś tam inby sądowe i jakby za jakieś tam podarcie Biblii czy coś tam, nie? Zdziały się takie rzeczy, nie? A, ale bardzo mnie bawi to, jak, jak Nergal stał się takim trochę seksy satanistą w Polsce, w sensie takim, wiesz, on jest takim takim gościem, to jest taki, jak, jakoś tak bardzo ładnie te puzzle ze siebie jakby pasują, że to jest z jednej strony satanista i on mówi, o, znaczy nie wiem, czy jest satanistą, tak, ale mówi o satanizmie i, i, i muzyka taka, a nie, in, a nie inna, i wizerunek sceniczny taki, a nie inny, a z drugiej strony to się bardzo łatwo spina z tym, że on prowadzi swój barbershop i że, wiesz, jest takim męsko-męskim mężczyzną, który chodzi w kowbojkach, czy w czymś tam i jakby, wiesz, klimacik whisky, prawda, i to wszystko jest takie Aha. z klasą bardzo, nie, i że te, tak. te metalowe i to jest wszystko takie połączenie tej czarnego ubioru ze, ze srebrną biżuterią. To się wszystko bardzo ładnie ze sobą spina w tajemniczy sposób. I taki dość nieoczekiwany, muszę powiedzieć. Tak, tak. tak. Jakby, tak, jakby tak. spojrzeć z perspektywy lat 90. No, zdecydowanie łatwiej było z niego zrobić rzecznika jakiejś sprawy niż z Romana Kostrzewskiego, który był oczywiście charyzmatyczny, ciekawy i tak dalej, ale no, jednak mm -hmm. nie, nie, niekoniecznie wpisujący się w jakąś warszawską, taką, taką celebrycką opowieść. Słuchaj, czy kiedykolwiek skończą się procesy sądowe między Adam. Nergalendarskim i Ryszardem Nowakiem? Czy, czy to jest coś, co nas przeżyje po prostu? <grym> Mi się wydaje, że to przeżyje również samych zainteresowanych. W sensie one będą trwały jeszcze za 200 lat. Nie? I tutaj warto też wspomnieć o tym, że, że, że w Polsce mieliśmy też taki dość groteskowy przykład tego, do czego może prowadzić taka, taka panika związana z, z rzekomym satanizmem. To jest przykład z, z, z Ostrowa, po którym miał jeździć tajemniczy czarny samochód, który tam miał robić jakieś straszliwe rzeczy i Um, miał zadawać dzieciom pytania, takiego kierowca tego... tego samochód. Tego, 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 ty, 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 samochód miał zadawać dzieciom pytania, no szatan, proszę pana. To, Albo David Hasselhoff, miał... hoff, no. <laughs> Myślisz, że to był ten, jak się zadawa samochód Viper? Night Rider, no brzmi to Knight tak Rider. dziwnie. Mm -hmm. Dokładnie. Tam kierowca tego samochodu, skinhead rzekomo, miał satanistyczny skinhead, wyobraź sobie, miał zadawać dzieciom pytania i... i Tacy są najgorsi. Na te pytania, tak, na te pytania miała, miały, miały dzieci odpowiadać w odpowiedni sposób, bo inaczej to się bardzo źle na nich kończyło. No i co zrobiły media? No zrobiły media zwykle to, to co zawsze robił najlepiej, czyli zrobiły inbe i, i przyjechały do tego ostrowa i, i nakręciły tę panikę to jakby totalnie ponad miarę, no i znaczy ponad miarę, nam się po prostu nic nie wydarzyło prawdopodobnie, tak, jakby takiego i, i i jakby więc nawet nie było tej żadnej miary, tak po tam, tam, tam nic nie było, finalnie. Więc, tak, no, jakby wszelkie tego rodzaju sytuacje są bardzo niezdrowe, również społecznie, no, bo sprawiają, że ludzie przestają sobie wzajemnie, wzajemnie ufać, i, i dodatkowo jeszcze, już, już i tak bardzo wrogo nastawione do siebie społeczeństwo nastawia jeszcze bardziej, nastawiają jeszcze bardziej wrogo, tak? Więc, więc co, więc, więc kończymy powoli. Ten odcinek jest bardzo długi i tak. I kończymy nie tylko, Odcinek, ale kończymy też, proszę Państwa, sezon. Kończymy go szatanem. Kończymy go z wykopem, można powiedzieć, ale nie. nie. Mm -hmm. Za dużo. Gdybyśmy jeszcze dodali, w jaki dzień to nagrywam. To prawda. Co nie? Oh my god. No. Nagrywam to 16 Także czerwca. 2024 tak, Wiedzcie, wie, więc... że coś się dzieje. E, niewątpliwie. No tak, 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 tak. Kończymy sezon. Dziękujemy Wam za wspólny sezon. Dziękujemy oczywiście patronom, matronkom bardzo za wsparcie, ale Wam wszystkim za słuchanie tego, co robimy. E, czasami jesteśmy dosyć zdziwieni, że to robicie, ale to jest bardzo, bardzo miłe. E, no tak, tak, tak. Jeszcze na koniec będą gościnne wypowiedzi, które może pokażą, że dziś jest nieco, nieco inaczej, chociaż też bywa zabawnie. Ja tylko dodam, że jak Byłem w jednym z krakowskich liceów służbowo od razu dodam. Mm -hmm. dwa, lata, dwa lata temu to też znalazłem tam ulotkę z zagrożeniami duchowymi i, i do, do tej stałej listy symboli dołączył jednorożec w międzyczasie, więc jakby, coraz, jakby mamy coraz większy wybór tak naprawdę, jeżeli chodzi o okultyzm i to jest świetne, kochani. No to co, zostawiamy was z naszymi gośćmi i dziękujemy wam bardzo. Tak, dziękujemy bardzo. To były wspaniałe pięćdziesiąt kilka tygodni w trakcie których nagraliśmy łącznie 52 w porównaniu do 53 odcinków, bo jeszcze był odcinek zerowy. Więc yy, yy, no, jesteśmy wzruszeni bardzo tym, wszystkim, co się wydarzyło w tym roku. I oczywiście wracamy, wracamy w sierpniu prawdopodobnie. Tak. tak więc teraz tak, tak, kilku tygodni ma przerwa, żebyśmy mogli naładować bateryki, prawda? I tak dalej. A ja cię Mateusz teraz na sam koniec jeszcze przed wypowiedziami gości, zapytam, Mateusz, czy, jaki masz zeszyt do religii? To ja powiem ci, że w kratkę. Na potrzeby tej okay. rozmowy. Nie, bo jakby, dlaczego, dlaczego to pytam? Dlatego, że na jednej z grupek internetowych, którą, którą bardzo pozdrawiamy, to jest grupa NRD 2.0, zadałem takie kiedyś pytanie właśnie o, o wspomnienia związane z satanizmem i tam jedna z osób jakby odpisała, że chodziły takie legendy we wczesnych 90-sach i w późnych 80-sach, że, że szatanowcy pytali dzieci, co szły na religię w sarkach katechetycznych, jakie do religii. I w zależności od tego, co te dzieci odpowiedziały, to ci szatanowcy cieli im twarze albo w kratkę, albo w linię. O! Z pytaniem brzmi, co się działo, jak ktoś miał gładki zeszyt na przykład. Jak, jak ktoś miał gładki zeszyt. Słuchaj, nieważne, czy jest w kratkę, czy w linię, najważniejsze, żeby zeszyt do religii był po prostu uzupełniony, żeby miał podkreślone tematy mhm. i żeby obrazki były wklejone i pokolorowane i, i wszystko będzie, tak. będzie okej. Okay. Dziękujemy. Yy, za ten odcinek pójdziemy do piekła, ale warto było. Hej, cześć! Do usłyszenia! Jak jeszcze pracowałem w TVB Kultura, to Dostarczono na adres stacji na moje imię i nazwisko rodzaj no nieświętego obrazka świętej pocztówki z jakimś świętym i dowodem informacją, że ktoś zamówił cyklum przy świętych w mojej intencji w mojej osoby i ja się do tego szczerze uśmiechnąłem, bo to znaczy, że ktoś się o mnie troszczy, że komuś mój los nie jest obojętny i i oczywiście nie, nie wiem, czy jest sens zmarnować swojego życia na uczestnictwo w lepiej się chyba wyspać. Ale, ale ktoś, był, ktoś był miły. Czasem, czasem ktoś zagada, zagada, czy, 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 ja się, czy ja jestem wyznawcą diabła, i tak dalej. Ja się mogę dalej chętnie przyznać do satanizmu, jako pewnej postawy życiowej, ale do żadnego kultu diabła w żadnym razie. Poza tym wiesz, no w jakiś sposób satanizm to się zwykły i normalny i nudny i tu się e, 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 zniknęła wszelkiego rodzaju tajemnica. Kiedyś wierzono, że King Diamond sypia w trumnie, teraz, teraz e, e, widzimy zdjęcia z jego trasy koncertowej, jak niańczy swojego małego synka i kurwa, tu masz satanizm. To jest, to jest cała historia. Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.